Dobrze, panowie. To witam was na kolejnej sesji. Ja nazywam się Cohen, to jest Cohen's Cave i gramy Delta Green. To jest kontynuacja kampanii Chameleon, rozdział nowojorski. I to jest nasze trzecie spotkanie. Od momentu, w którym ostatnio się widzieliśmy, minął tydzień czasu. Od momentu, w którym udało wam się odnaleźć ciało sierżanta Lopeza i przekazać je dowództwu Delty, mieliście czas, żeby troszkę odpocząć. Troszkę zająć się sprawami, które dla was były problemem. Wiemy, jak skończyła się ta przygoda. Albo inaczej, to wyjście do teatru ten wieczór w operze dla niektórych z was. Dla niektórych to był po prostu powrót do domu. Pan doktor wrócił do mieszkania, w którym czekała na niego rodzina. Wnuczka, córka, ojciec. Ludzie dla niego ważni. Ale pan doktor przeżył jakiś czas temu sporo. Zwłaszcza tego ostatniego dnia. Panie doktorze. No teraz pytanie do pana. Bo w związku z tym wszystkim, co pan przeszedł, zdecydowanie stało się coś z pana psychiką. Ona już jest znacznie bardziej wrażliwa. Dotarła do jakiegoś takiego punktu, w którym no, po przekroczeniu któregoś już to się człowieku zmienia. Nabawił się pan wstrętu do krwi? Mhm. No ja nie przywykłem do jakby... Kończyłem medycynę, tak? Tak samo jak wszyscy, więc... Coś tam potrafię robić poza tą psychiatrą, tak? Natomiast absolutnie nie przywykłem do ratowania ludziom życia w taki czysto fizjologiczny sposób, a już na pewno nie przywykłem do ratowania ludziom życia, którzy zostali postrzeleni, i to postrzeleni przez policjantów, kiedy uciekaliśmy z tamtego miejsca. Więc owszem, widok krwi wywołuje u mnie nieprzyjemną reakcję, natomiast myślę, że mogłem się o tym przekonać podczas wyjazdu, który sobie zafundowałem. W tym czasie, w którym wydawało mi się, że jakby no, znaleźliśmy ciało Lopeza, oni je gdzieś tam zabrali, ruszyła ta cała machina, która powinna mediom przetłumaczyć, że no po prostu, cóż, policjant zginął na służbie, takie rzeczy się zdarzają, prawda? I po prostu chciałem wykorzystać ten czas, żeby wyjechać do chaty poza miastem, która należy do mojego ojca. I zamierzałem poświęcić ten czas na przebywanie samemu ze sobą i na polowanie. Natomiast po prostu w momencie, w którym rzeczywiście udało mi się zestrzelić jakieś zwierzę, niech to będzie powiedzmy jeleń, i zamierzałem je jakoś zawlec do tej chaty z powrotem po to, żeby je oprawić, to zorientowałem się, że widok krwi sprawia, że ręce mi się trzęsą i że nie chcę tego robić. To poproszę już na sanity, bo zgodnie z zasadami Delta Green tak zwany czas, który właśnie poświęcasz w czasie wolnym, tak zwany back to nature, pozwala ci odzyskać również sanity. Ale żeby je odzyskać, musimy wykonać rolę na sanity. Jeśli on się uda, odzyskujesz K4, jeśli on się nie uda, yes, po prostu nic nie odzyskujesz. W przypadku fumbla mielibyśmy trochę więcej ciekawych rzeczy, ale udaje się. W związku z tym odzyskujesz K4 sanity, pomimo tego, że 3. Że orientujesz się, że ręce cię trzęsą. I tak będziemy właśnie interpretować, że twoja fobia do krwi będzie przejawiała się po prostu utrudnieniami w tym, co będziesz chciał robić, związanymi z tym, że na przykład będziesz się trząsł, będziesz się bardziej denerwował,
tam, gdzie ta krew się pojawi. Niezależnie, czy to jest twoja, czy kolegów, czy po prostu na przykład ofiary, którą trzeba będzie ratować. Okej, powiedzmy tylko jeszcze tak. Wcześniejszy breaking point miałem 48. Mhm. Przekroczyłem go tak, że spadłem do 48. Teraz kolejny punkt breaking point mam 34. Czy jak, tak, to jest czy jak wróciłem teraz z powrotem jakby ponad ten punkt, to... To breaking to point, nowy breaking point jest aktywny. Mniejszy, tak? Dobra, tak jest. Czyli żeby zdobyć kolejną jakby chorobę psychiczną, będziesz potrzebował zejść jeszcze niżej. Okay. Dokładnie. Okay. Ale do tego się postarać. Odpisz sobie jeden punkt z bondów. Ponieważ to, że wiesz, udajesz się na jakiś wyjazd, próbujesz zostawić wszystkich swoich bliskich i odciąć się trochę od nich, by samemu przemyśleć, co się spotkało, będzie kosztowało cię tę jedną relację. No myślę, że to mogło być dziwne, dlatego że ja w gruncie rzeczy raczej nie robię takich... Nie zdarzają mi się takie wypady, a już na pewno nie samemu, tak? Szczególnie, że ja tam jak zadawano mi jakieś pytania w domu, jak córka pytała się, co się dzieje, no to jedyną odpowiedzią, na którą byłem w stanie z siebie wydusić, to po prostu, że nic się nie dzieje. Więc trochę po prostu wziąłem ten sztucer w futerale na ramię, wyszedłem z domu i wyparowałem na tydzień. Nie dzwoniąc, nie odzywając się, nie nawiązując w zasadzie kontaktu. Więc to na pewno mogło być dziwne, tak? Natomiast jak wróciłem, rzeczywiście trochę jakby trochę udało mi się podbudować, to wróciłem tak, jakby nic się nie stało, tak? W ogóle jakby nie do końca chciałem odpowiadać na pytania, ignorowałem je, bagatelizowałem, to po prostu miałem ochotę, to wyjechałem, tak? Pewnie, ale... jesteś dorosły, możesz... No, ale pewna dziwność po tym pozostała, tak? Tak. Tak, to osoba... generalnie ta osoba, której bond naruszasz, pewnie go zauważy, ale o tym dowiemy się za jakiś czas. Powiedzmy, że odpiszę sobie to od tego ojca może jednak, nie od córki, dlatego że z nim miałem tą rozmowę przy tych szachach, więc myślę, że to będzie sensowniejsze. Okej. Okay. Okej. Okay. W takim razie przeskoczmy do następnego bohatera. River. Jak tam u ciebie ten ostatni tydzień? Wróciłem do domu bezpiecznie i względnie nieuszkodzony. W zasadzie nie ponosząc kosztów tych działań i fiask, których się dopuściliśmy wspólnie. Ale... Postrzegam to jako nieelegancką robotę, jako po prostu, nie wiem, uważam, że mogę lepiej, potrzebuję trochę czasu się też wyciszyć i uspokoić, więc też korzystam z tej opcji back to nature, tylko ja to widzę bardziej tak, że River poszedł, po powrocie do domu poszedł zrobić sobie długie zakupy, żeby na długie dni nie musieć wychodzić z domu i w domu tylko trenował i gotował. Dwie rzeczy. Gotował nie tylko po to, żeby jakby mieć co jeść, tylko też w ramach ćwiczenia. Docelowo chciałby kiedyś otworzyć knajpę i zatrudnić swojego ojca, jak ten wyjdzie z więzienia. To jest coś, na czym chciał się skupić i co chciał pielęgnować. Jasne. Więc zacznijmy od tego, że rzucisz sobie na sanity. Zobaczymy, czy ten odpoczynek, to skupienie faktycznie jest czymś, co ci pomoże. Sukces. Więc prosimy o K4. I od kogo odpisujesz sobie jeden punkcik bonu, bo to jest zawsze koszt jednego bonu? Od Susan, bo w trakcie tego pobytu musiałem zignorować jeden z jej telefonów. I to mi przypomina, że w jednym momencie ja użyłem rodzinę, babci i kuzynów, żeby wyprzeć efekty, które miała na mnie strzelanina z policją, a nie rzucałem wtedy na utratę bonda. Więc mam wytłumaczenie, dlaczego miałoby to stracić, ale to nie rzucałem, więc rzucę sobie teraz i po prostu na tym obiedzie, na który później się udałem, byłem nieobecny, nie, przyszedłem na gotowe, nie pomogłem przygotować, nie pomogłem posprzątać, przyszedłem, siedziałem, milczałem, zjadłem, wstałem i wyszedłem. Zostawiłem. Niesmak. Jasne. No zauważyli, że coś jest nie tak, że ani słowem, ani o rozgrywkach futbolowych, ani o... Wiesz...
o niczym, co zwykle było tematem takich rozmów, nie? Z kuzynami. Przecież o czymś musieliście gadać, jak to chłopaki w Ameryce. No dobrze, to przejdźmy dalej. Panie oficerze Madani, samochodu nie odnaleziono. To jak ustalaliśmy, miał pójść na Żyletki, miał zniknąć i być nieodnaleziony. I chociaż policjanci już prowadzili obławę na to auto, to jak mówimy o Nowym Jorku, kilkanaście milionów ludzi, samochody, mówimy tutaj o złodziejach, którzy jak mają taką furę, to faktycznie nie wożą się z nią po mieście od lodziarni do lodziarni, tylko starają się tą maszynę jak najszybciej upłynnie ci się jej pozbyć. Ona zniknęła i nie wróciła. Ubezpieczyciel będzie jeszcze się jakiś czas motał, będzie czekał na opinie, na wnioski, papiery, będzie się pytał o różne rzeczy, no ale ten tydzień dla pana to był tydzień stresu. Pana żona jest w ciąży, dwójka dzieci, to wszystko, co się zdarzyło, nagana w pracy, druga może kosztować pana utraty tej roboty. Co pan robił przez ten tydzień? Generalnie rzecz biorąc, modliłem się. Ja zamknąłem się w sobie w moim gabinecie. Wziąłem się ku religii i czytałem teksty, a śpiewałem. Stamtąd, skąd pochodzę, świat dzieli się na dobry i zły. Ludzie, którzy mają dobre uczynki, dobre myśli, robią dobre rzeczy, powodują, że świat wypełnia szczęście. Ludzie, którzy mają złe myśli, robią złe rzeczy. Powodują, że wygrywa ta druga strona. W odwiecznej, kosmicznej walce dobra ze złem usłyszałem, że młody umiera. Pomyślałem, dobrze. I się przestraszyłem. Która z aktywności? Będzie tą, którą grałeś? Wydaje mi się, że również. Wezmę Back to Nature. Albo potraktujemy to jako terapię. Nawet nie chodzi o to, żebym odzyskał równowagę psychiczną, bo ja się wykpiłem. No ale nie chciałbym, żeby takie myśli, natręctwa, coś, czego nie chcę, gościło w moim umyśle. Żeby miała do mnie łatwy dostęp. Idźmy w tą naturę. Bo jeśli chodzi o pójście na terapię, to tam są bardzo ciekawe mechaniki, które jednak łączą cię z terapeutą, a odsuwają od twoich innych członków, wiesz, z którymi jesteś związany, także rodziny. W związku z tym, ja bym tutaj nie chciał, żeby twoim terapeutą był Pan Bóg, bo ciężko jest potem się z nim pokłócić, albo inaczej, ciężko go do siebie zrazić. Więc back to nature, rzucaj na sanity, poproszę. Jest to krytyczny sukces. To chyba wtedy znaczy czwórkę po prostu. To jest pewna czwórka wtedy, dokładnie. Czyli zyskujesz 4 punkty sanity, ale i tak musisz odjąć bonda o wysokości 1 spośród swoich połączeń, swoich. Wydaje mi się, że to więzi. Oczywiste, że to, co się stało, sprawia, że jestem gorszym policjantem. Tym człowiekiem, który musiał przeprosić i wie, że ten człowiek jest winny, wie, że jako policjant nie obchodziło go to, że jego kolega z pracy, z innych służb, wykrwawia się na podłodze własnego mieszkania. Dobra, czyli odsuwamy to od Police New York PD Force. Okej, okay, to zdejmij z tych 13-12 i skupmy się na chwilę na
Komentarz też podnieś sanity, nie? O te 4, które zyskałeś. Już to robiłem. Świetnie. Dobrze, w takim razie Jace. Ten tydzień dla ciebie był dosyć trudny, bo po pierwsze byłeś ranny, po drugie my już wiemy, że jak wyglądała jakby ta część, koszty takie ponosisz, osobistych kosztów takie ponosisz przez to, co robisz, przez to, jakie decyzje podejmujesz, próbując, jak to mówiłeś ostatnio, ratować świat. A teraz moje pytanie, jak wyglądał twój tydzień? Czy robisz coś specjalnego, czy właśnie była to izolacja, tydzień wolnego, nie wiem, czy może coś jeszcze innego? W pewnym sensie tak, bo zostałem w domu, zamknąłem się, są takie, że mnie ciężko jest wychodzić, ale wyobraź sobie taką scenę, kiedy dalej nie przychodzę do pracy, wpływa jakieś dziwne L4 z... jeżeli byś wyśledził, to była zwykła konsultacja telefoniczna, że jestem przeziębiony, mam jakąś biegunkę, coś takiego. Kiedy Emily, bo to znowu z nią stracę Bonda, po dwóch dniach zajrzała, nie wpuściłem jej do sypialni. Bardzo byłem oschły. Chciałem, żeby poszła, bo było coś, co nie dawało mi spokoju. Oprócz tego, że jako konwalescencja całkiem, nazwijmy to, dobrze szła, ta obsesja, która się narodziła o tej cieczy, tych ferrofluidach, ta przemożna chęć, potrzeba, powiedziałbym, znalezienia jakiejś racjonalnej odpowiedzi na to, nie pozwoliła mi nic innego zrobić, jak taki ogromny wykres w sypialni. Ja przytarganie wszystkich flipchartów i z komputera, z rzutnika na ścianę rzucania obrazu, wykresy, matematyka, fizyka kwantowa. Nie spałem po nocach. Już tutaj na Sanity zobaczymy, czy w jakiś sposób przyniosło ci to ukojenie. Dwa punkty. Minus trzy. Nie, poczekaj. Najpierw na Sanity, czyli sam rzut Sanity. Bo to nie. Już traktujemy, że robisz Back to Nature, tak? Nie, Stay on the Case. A, Stay on the Case, przepraszam. Ja zrozumiałem, że robisz niego. On się od tego nie odciął. Się to zagłębił, jak najbardziej tak. Spoko. Tutaj nie robię, natomiast ty robisz rzut na kryminologię albo okult za mnie? Patrzę, bo to jest tak... 79, to jest 79. A, 79, bo jeszcze patrzę na Fullify Responsibilities, a ty mówisz Stay on the Case, to jest jeszcze inna. Jeszcze już widzę. Mhm. Już patrzę. One bond, okej, okay, oczywiście. To wpisałem. A ja już rzucam, to jest 5 punktów dla ciebie, a ja już rzucam potajemnie. W takim razie potajemnie, ja muszę sobie zaznaczyć odpowiednio, że było potajemnie. 3 punkty dla mnie, bo to jest D6 minus 3. Znaczy 2 punkty, matematyka. Dobra. GM 100. Widzowie już wiedzą, wy chyba, mam nadzieję, że nie, na rolu nie widzicie jego rzutu, prawda? Nie, na rolu? Słuchajcie, wszyscy mówimy nie. 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 Nie, nie widać. Nie, ale serio, bo próbowałem robić mechanicznie rzut GM-owski, więc... Wyszło ci. Wyszło mi, ale czy wy widzicie? Tak. No jest GM roll. A ile mi wyszło? Nie powiem ci, bo będziesz wiedział. No dobrze, no w takim wypadku nie udało ci się, w sensie nie znalazłeś nic nowego. Racjonalne metody matematyczno-fizyczne, wszystko to, co umiesz, co potrafisz robić, w żaden sposób, wiesz, w twoim umęczonym ciele i zmęczonej psychice nie było w stanie sobie poradzić i logicznie tego uzasadnić, więc nie zyskujesz tu nowych tropów. Tylko tyle, no bo faktycznie tak to wygląda. Panowie,
Ale to na co rzucałeś? Żebym sobie zaznaczył? Zaznacz na karcie? Na Criminology. No bo to twój okult jest chyba dosyć niski, prawda? 30. Mniej niż Nie, myślę, że na kryminologii. Mówisz o takich rzeczach, które mają sens raczej z poziomu technicznego niż, niż science fiction. No dobrze, w takim razie idźmy do kolejnej sceny. Minął tydzień czasu. Dla was tamta część zadania, które Delta wam zleciła, była pierwszą dużą misją. W tym wszystkim poznaliście ludzi, którzy tak jak wy byli gotowi poświęcić swoją reputację, złamać prawo, by zrobić to, o co Delta prosi, by w jakiś sposób zabezpieczyć świat przed naturalnym, nienazwanym, nieokiełznanym i po prostu supernaturalnym. To też będzie powodowało, że będzie rosła więź między wami, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Na razie myślę, że każdy z was otrzyma SMS-a. Otrzymacie SMS-a w SMS-ie. Tym razem znacznie czytelniej będzie coś, co będzie dla was już zawsze i na zawsze tradycją. W SMS-ie przychodzi do was załącznik do strony internetowej. Kiedy go klikacie, widzicie zaproszenia do opery. No i dobrze. Kajmy w podejrzane. Załącznik informuje was także, że macie odebrać bilety pod konkretnym adresem. Kiedy zamknęliście wiadomość i widzieliście, że jutro rano macie odebrać te bilety o 6 rano, próbujecie otworzyć jeszcze przypadkiem, że upewnić się drugi raz tę wiadomość. Załącznik już nie istniał. Nie mogliście go nikomu pokazać. Ta wiadomość, która do was dotarła, uległa samozniszczeniu. Panowie, to będzie wtorek. To jest dalej styczeń. To jest, z tego co pamiętam, 17 stycznia. I to jest 6 rano. Na dworze jest ciemno. Słychać jeżdżące samochody. Ludzi, którzy próbują odpalić silniki, które nie chcą specjalnie po nocy czasami zapalić. Część z tych aut po prostu rusza. W delikatnym szeleście przebija się przez cienką warstwę śniegu na szybach, na drodze. Także wy wyruszacie w drogę do... no właśnie... prosektorium. Prosektorium dla zachodniego Manhattanu. Kawał drogi od was. Zdecydowanie kawał drogi od Harlemu. Budynek jest częścią szpitala. Od frontu oczywiście podjazd dla chorych. Z boku dla karetek. Gdzie się spotykacie? Jest to ten najstarszy z szpitala w Nowym Jorku? Największy? Nie. Natomiast nie ma znaczenia, chyba, który. Ważniejsze jest to, żebyśmy określili, czy spotkacie się przed, czy już w środku, na przykład na korytarzu, gdzieś w piwnicy przed prosektorium. Ja myślę, że już w środku. Chyba właśnie będziemy bardziej zdziwieni, tam nie było informacji, że reszta ma. Że znowu ten sam skład, więc myślę, że już na miejscu. Okay. Ja zrozumiałem. Ja już nawet będę miał założone rękawiczki.
Myślę, że to jest dobry nawyk już jak się odbiera tego SMS-a. No, pewnie też wejdę z płaszczem gdzieś tam zawieszonym na ręce i nie bardzo będę potrafił ukryć zaskoczenia, że widzę całą trójkę ponownie. Cześć zrobi tylko takie... O kurwa, no nie. Ja tylko przymykam oczy, starając się gdzieś w głowie dla uspokojenia liczyć do pięciu, po czym zebrać się do kupy i zrobić to, co mam zrobić. Świetnie. Ja się witam z Riverem. Riverą, po prostu. No potem się jakby otrząsnę trochę i podam rękę każdemu. Właściwie chyba bez słowa. Nie zdejmuję rękawiczek. W korytarzu na krzesełku siedzi człowiek w szarym garniturze. Chłopak wygląda na Hindusa, ma za 30 kilka lat. Praktycznie bez ruchu patrzy się w ścianę naprzeciwko. Koło jego nogi stoi neseser, przez rękę przerzucona jest zimowy płaszcz, może kurtka. Przez chwilę rozmawiacie sobą na stojący, gdzieś w głębi korytarza. A on, jako jedyna osoba, która tutaj się znajduje, żadnego salowego, żadnego lekarza, macie tą chwilę, by po prostu patrzeć na siebie nawzajem, że nadal żyjecie. Nadal. To znowu wy. Mężczyzna wstaje. Bierze neseser i idzie w waszym kierunku. Podchodzi dosłownie na jakieś 2 metry. Panowie. Dzień dobry. Zapraszam. Uchyla drzwi, w które najpierw sam wchodzi. To są drzwi wahadłowe do przestrzeni laboratoryjnej, no prosektorium, części, gdzie toczy się, robi się badania i części, w której faktycznie zaczyna pachnieć środkami dezynfekującymi, maskującymi, rozkładające się ciała i wszystkie inne odory, które towarzyszą tej ciężkiej i jakby nie było trudnej pracy. Wstaję, patrzę po reszcie, wzdłuż korytarza, czy kogoś nie ma, kamery jakieś są na skierowane. No i wchodzę. Mężczyzna. Nie będę tam pierwszy raz, więc ciężko dalej jeszcze ciężały gdzieś tą lewą ręką. Gdzieś bardziej chroniąc, bo wchodzę przed tobą. To... Ale trafiałem do siebie. No. Tu, więc nic się nie dzieje. Zakładam, że reszta z was też wchodzi. Stół prosektoryjny. Rynienki, które sprawdzają wszystkie płyny, które pojawiają się podczas sekcji. Na stole leży ciało. Ciało przykryte jest białą plandeką, folią. Człowiek w garniturze stoi u głowy tego trupa. Panowie, mam nadzieję, że jeszcze nie jedliście śniadania. Tego człowieka pewnie znacie. Łapie skrawek materiału i odsuwa go do połowy piersi. Denat jest czarnoskóry. Poproszę rzut na sanity. Wydaje mi się, że nie powinienem tu być. Tak odpowiedziałem, patrząc na Denata. Jeszcze nam ma do niego. Zamieram na chwilę. Mężczyzna, którego widzisz, Madani, zdecydowanie
mógłby mieć coś do powiedzenia na temat tego, czy powinieneś tu być, czy nie. Bo faktycznie to jest człowiek, do którego masz zakaz zbliżenia się. To jest gość, którego zatrzymałeś razem z Riverą tydzień temu. Który wyszedł. Który śmiał się w twarz. Na jego klatce piersiowej jest charakterystyczny znak Y. Autopsja została przeprowadzona. Natomiast, no tak, cała reszta. Są ślady cięcia. Widać odsłonięte ścięgna, żyły, wszystko to, co skrywa skóra pod szyją. Został rozkrojony. Od szyi gdzieś do obojczyka. To wszystko rozkleiło się, szyja straciła giętkość. Na pewno stracił mnóstwo krwi przed śmiercią. Teraz jego puste oczy matowe patrzą się w kasetonie na suficie. A wy widzicie, że on nie walczył. Raport koronera leży na szafce. Możecie go sobie wziąć. Który z was bierze teczkę do ręki? Tam jest raport koronera. Sprawdzisz. Przez Jimmy? Joli, użyłem swojej karty kredytowej, żeby kupić tą usługę. Już wierzę pana. Niż... Żona pewnie zna pana PIN. Zakładamy, że to nie pan go zabił. Wierzymy, że to jego mocodawcy. W papierach, które macie przed sobą, cios, który ma, został zadany ostrym narzędziem. Mówi się, że jest to miecz, maczeta, może tasak. Ostrze było długie, bardzo ostre i szerokie, na przynajmniej 4 cm. Jest kilka wydruków, kilka analiz chemicznych. To wszystko może coś wam powie. Na to będziemy sobie rzucali. Ale z tym was zostawi wasz pracodawca. Hindus przygląda się jeszcze chwilę wam, przygląda się jemu. Ten człowiek pracował w organizacji, która jest odpowiedzialna za państwa znalezisko. To, co znaleźliśmy, zostało już zutylizowane. W związku z czym ta sprawa musi zostać w państwa rękach. Panowie, ktokolwiek odpowiada za śmierć pana Lopeza, spowodował, że ta substancja była w stanie zaatakować żywego człowieka, a potem patrzy na tego, na kogo z was zaatakowała. Patrzy na ciebie, Jace. Jak pan się czuje? Da pan radę? Mam. Panowie, wiecie, z czym się mierzycie? Widzieliście tych ludzi? Wiecie, do czego są zdolni. Wiecie więcej niż ktokolwiek inny. Czy my wiemy, z czym się mierzymy? Bo chyba jesteśmy jakoś w innym miejscu niż pan. Nie wydaje mi się, żebyśmy do końca wiedzieli,
czym było to coś, z czym przyszło nam się mierzyć. Czy ktoś w ogóle próbował to jakoś zbadać? Tą ciecz, albo, tą substancję? Albo czym się tego pozbyliście, na wypadek, gdyby przyszło nam się spotkać z czymś podobnym? Użyliśmy wojskowego miotacza ognia. Wysoka temperatura była i ogień był wystarczający, by unicestwić to coś. Struktura materii bio została zniszczona, resztki odpowiednio zabezpieczone. Według nas pozbyliśmy się tego, ale to nie oznacza, że oni nie są w stanie stworzyć go więcej. Panowie, nasza organizacja zajmuje się tego typu sprawami w jednym konkretnym celu, by zniszczyć ślady takie jak ten, by pozbyć się ludzi i wiedzy, jak do takich sytuacji doprowadzać. Nie interesuje nas badanie tego, nie interesują nas studia, nie interesują nas nowoczesne patenty, ani zarabianie na tym pieniędzy. To mieszkanie jest kluczem. Jego właścicielka, Cleo Jones. Panowie, musicie ją odnaleźć i dowiedzieć się, co wie na ten temat. Co łączy ją z prawnikiem Jonesem? Jeśli coś. Był obrońcą Denata. Wydaje mi się, że Jones leży na stole. Nie, prawnik był. Prawnik Denata nazywał się Jones. Jones. Zbieżność nazwisk, czy. Nie. Nie. Ale zgodnie z wszystkimi dokumentami, które uda nam się uzyskać, nie są bezpośrednimi krewnymi. Panna Jones przyjęła nazwisko swojego męża, który od kilku miesięcy jest w Afryce. Wyleciał do Etiopii w grudniu zeszłego roku. Pan Johnson to jej teść. W sensie to siedzi tam niecały miesiąc, czy ponad rok? Mieszkanie zostało kupione jakiś czas temu. Z tego co wiecie. Pamiętacie, kiedy... jaka była informacja? Bo Benedict wam mówił mniej więcej, kiedy ona to kupiła. Jakieś 2 lata temu, z tego co pamiętam, mówiliśmy o tym, że ona kupiła to mieszkanie i pomimo, że handluje mieszkaniami, to się go nie pozbyła. Nie wyremontowała go, nie wynajęła go, po prostu jakieś powody go zostawiła. To było około 2 lata temu i faktycznie papiery handlowe na to wskazują. Samo mieszkanie było we władzy miasta. Były pewne zawiłości, jeśli chodzi o jego sprzedaż, kiedy Urząd Miejski dokopał się do tego, że ono faktycznie zostało nieodebrane przez spadkobierców i że przeszło zgodnie z prawem na własność miejską. Ustawiło je na aukcję, którą pani Cleo Jones wygrała, kupując to mieszkanie. Jedno z nich najprawdopodobniej jest odpowiedzialne za śmierć tego człowieka. Jedno z nich jest odpowiedzialne za to, że w tej piwnicy to coś zostało powołane do życia. Piwnica przynależała do tego mieszkania.
podejrzewamy, że sam szyb, jak i piwnica, jej umiejscowienie nie jest przypadkowe i że poprzedni właściciel był w jakiś sposób w to zamieszany. Ciężko nam powiedzieć, w jaki, to do panów należy ustalenie tego, zabezpieczenie odpowiednich dowodów i, no cóż, rozwiązanie tej sprawy. Ja tak bezceremonialnie odwracam się do Maraniego. Jest tą sprawę. Tak wskazuje wzrokiem na ten. Znaczy oni mu nie dadzą tej sprawy. To jest na bank pewne, że wiesz, że on jest w kręgu podejrzanych jako osoba, która jest, więc jakby jest sprawy mu nie dadzą. To, że on jej teraz widzi, to jest jakiś ukłon, wiesz, wykręcony przez Deltę pod hasłem, że nie ma tutaj pana z prosektorium i nie ma ważnej wpiski, wiesz, kto odwiedza zmarłego, kto go ogląda. Na chwilę stąd wyjdziecie i na razie skończy was. Bardzo prosto mówię, może godzinę, wszystkie informacje, bo mnie tu nie było. Ja właśnie jem pączki. To jeszcze zapytam tego obecnego tutaj, tego nie wiem kim on jest, medykiem jakimś. Czy Denat zmarł? Od czego zmarł? Co jest w raporcie? Może tak, może zajrzę do raportu, może nie będę pytał, ale co, od czego on zmarł? Bo tego nie wyłapałem. Znaczy, wiesz co, generalnie z tego, co ja kojarzę jako MG, wszelkie formy upływu krwi powodują zatrzymanie układu krążeniowo-oddechowego i generalnie to jest pisane jakoś... On się wykrwawił, tak. I miał rany... Ta rana, która jest faktycznie, nie wiesz, to jest cięcie od samej szyi aż po obojczyk, rozcinające bardzo głęboko aż po kości. I ostre narzędzie. Tak. Dobra. Prawdopodobnie było to jednym cięciem. Dobra. Wiedziałem, czy nie przegapiłem jakiegoś opisu czegoś... Nie. Weird. Okay. Nie wiem, gramy powoli, więc te pewne słowa też mogą uciekać. Andrzej? Tam padło, że ten, że jakieś szerokie narzędzie, tak? Czyli maczeta albo tasak, coś w tym stylu. Tak? Maczeta, tasak, miecz, no jakby koroner jest w stanie stwierdzić pewnego rodzaju jakby właściwości tego narzędzia. No podasz, nie wiem, szerokość ostrza czy coś, ale... Tak. Ja chciałbym przejrzeć ten raport, a potem spróbować obejrzeć te zwłoki jeszcze raz. Być może uda mi się wyłapać coś, co zostało pominięte, albo coś przyjdzie mi do głowy. Dobra, więc tak jak mówiłem, jeśli chodzi o rzuty na te rzeczy, które mogą nam się tutaj pomóc i pojawić, więc tak, panowie, ci, którzy zaangażują się w to sprawdzanie, rzuty na forensics, czyli na szukanie śladów, tropów, na przejrzenie na przykład właśnie ciuchów, które miał sobie Denat, gdzie został odnaleziony i tak dalej, to wszystko może wam pomóc. To na szczegóły. Jeśli chodzi o część, która nazywa się medycyna, tutaj też bardzo może pomóc, jeśli chodzi o to, co pytasz w tej chwili, Andrzeju. Mhm. Kryminologia może nam też pomóc. Jak najbardziej tak. Wojtek, ty miałeś zaczoną kryminologię, a wydaje mi się, że ona była po prostu... to jest ta z dzisiaj, tak? Z rana. Dobra, to nie o to chodzi, to nie ma problemu. Mam sobie wybrać, czy forensics, czy medycyna, czy rzucić tak. Na oba. Wybierasz jedno z nich. Tak samo inni, jeśli któryś z was chciałby spróbować coś w jakiś sposób znaleźć, na przykład Wojtek jest w tym wypadku, czyli jeżeli to triggeruje, że tak powiem, moją niechęć do... No bo wiesz, on nie jest zakrwawiony, tak? Tak, nie widzisz krwi, on już jest faktycznie, wiesz, zdrenowany z niej, to jest jakby, to nie triggeruje mojego... Nie. Tam nie powinno być. Tam powinno być. Kurwa. Fajne, 70, no nic. Więc tak, widzę, że pan Fischer, nie, jakby widząc to ciało, widząc ten raport, nic nowego pan nie odnajduje. Jace, czy ty coś rzucasz? Tak, tylko że w takim razie, jeżeli ja bym wziął forensics, to ja bym wziął coś innego, tak? Bo inaczej to głupio będzie trochę wyglądało, nie? Oczywiście, no po prostu przeglądacie ciało, on jest tak naprawdę średnim śledczym, nie? Bo... Rafał nam spadł. To chyba nam wywaliło. Nie, bo to jest dalej. Rafała nam wywaliło. Rafał, ciebie nam wywaliło. Kamera ci na chwilę uciekła. Nie wytrzymał widoku. Zdobyliście mnie z człowiekiem, oskarżyliście mnie o to. Failure. Brak dodatkowych śladów. Autopsja generalnie to też jest sprawdzenie wszystkich śladów, próbek i tak dalej. To wszystko, co było na tym ciele, albo zostało tak przygotowane, żeby nic na nim nie było, albo
no po prostu ktoś miał pecha. Możliwe, że faktycznie na ciele żadne ślady się nie zachowały. Ja tylko jedna rzecz mi przychodzi do głowy, jak moja wiedza mogłaby się tu jakkolwiek zaaplikować. Po ranie i po raporcie, czy jestem w stanie ja zgadnąć, jaka to była broń? Raport może nie wiedzieć, może mi taki rodzaj ran coś mówi. Tylko... Nie wiem, czy to by było melee weapons, czy jednak wciąż forensics medicine. Rzućmy na melee weapons. Rzućmy na melee weapons, bo to jest troszeczkę walka, ale z drugiej strony ktoś, kto w twoim akurat zawodzie, to się może ładnie sprzedać. Słuchaj, widzisz po tej długości cięcia, po grubości jakby, wiesz, i samego i kącie cięcia. Może nawet zwracasz na to też przez uwagę, wiesz, bo koroner jest w stanie stwierdzić, czy to było cięcie z góry do dołu, czy od dołu do góry, czy od tyłu. W takim wypadku też, w jakiej pozycji był denat, kiedy ten cios zadawano, lub jakie właściwości musi mieć ktoś, kto ten cios zadał. Okazuje się, że cios został zadany, albo rana rozcięta została od dołu do góry. Cięcie było wykonane za pleców i według ciebie, żeby taki ruch wykonać, to musiał być nóż. To musiał być nóż kuchenny według ciebie, albo kuchenny, albo wojskowy. Długie ostrze. Długie ostrze. Długie, szerokie ostrze, więc nie chcę cię straszyć, że wiesz, takie noże typu Rambo, wiesz, od Crocodile Dundee, które są takie lekko wygięte na końcu, to są rzeczy, które możesz sobie wyobrażać. Tutaj nie bardzo chodzi o ten ząbki, bardziej chodzi o tę szerokość ostrza i jego długość. I teraz wyobrażasz sobie, żeby ktoś taki cios zadawał mieczem, ktoś... tak, czy w jakiś taki sposób. Trochę ciężko. Jest za długa. To był nóż. Natomiast prawo, taki, lewo, ręczny, wysokość? Ponieważ cios został zadany od tyłu, ofiara według koronera musiała być w pozycji klęczącej. Ciężko stwierdzić, kto był wysokość. Natomiast sugeruje się, że była to osoba leworęczna, ponieważ cięcie jest wykonane na lewym tym i jak było od tyłu, to musiało być wykonane też lewą ręką. Osoba, która była praworęczna, wykonałaby cięcie z prawej strony od przeciwnej, niż denat ją posiada. Nie możemy więcej rzutów tutaj ten. Znaczy, jeśli nie macie pomysłów, czy ewentualnie innych pytań, no to są rzeczy, które na tym etapie on. Nie zbliżamy się do ciała. Okej, no to jeszcze tylko gdzie znaleziono ciało. To jest też informacja, która może coś wnieść. Ja chciałem na chemię rzucić. Mówiłeś o tych próbkach, które zostały, które były w raporcie. A czy to mi coś... Różna chemia. Fail. A tutaj nie mamy szczęścia. Ten system. To już wiemy, że nie mamy szczęścia. My nie mamy szczęścia. Wiesz co, ale co mogę podrzucić? Może explicit coś w raporcie jest napisane. Mamy plus 20 za to, że mamy raport no, koronera. Nie rozpędzajmy się. To plus 5. Według koronera zabójstwo miało znamienia albo znamiona śmierci rytualnej. On nie znalazł na tym denacie, wiecie, krwi na jego ubiorze, na jego ciele. Więc albo został zabity, znaczy została zabita w ten sposób, że krew ściekała w takie miejsce, które nie zalewało jego krwi. Może gdzieś wisiał, może gdzieś leżał w taki sposób, że ta krew gdzieś spływała, ale nie ubrudziła jego czarnego garnituru.
ciuchy, które miał, czerwony krawat, czarny garnitur, czarna koszula, eleganckie, drogie buty, to są rzeczy, które są w skrytce, które leżą obok, które są nieubrudzone jakby jego krwią. Jakkolwiek ktoś... samo ciało zostało znalezione w zaułku, zostało porzucone na widoku. Czy on miał coś przy sobie jeszcze poza tymi ciuchami, w których był? Telefon? Nie było telefonu przy nim, ani dokumentów. Natomiast po sprawdzeniu daktyloskopii wyszło jak najbardziej, że jest to człowiek, który w policji był rejestrowany jeszcze tydzień temu. Nawet systemie smartwatcha? Już to nie miał ani pierścionków, ani żadnych specjalnych jakichkolwiek ozdób. Plus żadnych tatuaży. Dobrze, a czy w raporcie jest coś, czy układ był nafaszerowany prochami? Nie, z braku krwi generalnie techniczne badania były bardzo ciężkie, natomiast sam organizm, próbki biologiczne nie sugerują, że był czymś naszprycowany wcześniej. Generalnie w organizmie zachowane były ślady używania różnych narkotyków, natomiast nic sobie wskazywało, że jest to coś w momencie jego śmierci. No to patrzę po reszcie rzeczy. I zapamiętuję po prostu te szczegóły. Chcę zrobić zdjęcia? Nie muszę. Panowie, nie będę ukrywał, że sprawa jest wymagające odpowiedniej uwagi i dyskrecji. Problemy, jakich narobiliście sobie ostatnio, mogły być dla was przytłaczające. Mam nadzieję, że tym razem skupicie się na tym, by zostawić jak najmniej śladu waszej obecności i ingerencji w sprawę. Nic nie mówię, tylko kręcę głową, po prostu zrezygnowany. Podchodzi do drzwi, otwiera je i przytrzymuje, byście wyszli. Wychodzę. Spokojnego dnia, panowie. Kiwam głową i utrzę w kierunku korytarza, z którego wy nie przyszliście, jakby w głąb szpitala. Mija dosłownie chwila, otwierają się inne drzwi, wychodzi gość w kitlu, w niebieskich, wiecie... Ja myślę, że nie czekamy i ruszamy też w stronę wyjścia. Mhm, więc jakby on tylko się pojawi. Pan wie do mnie? Nie. To... I za chwilę wraca do wbija w te drzwi, z którymi wy wyszliście. Słuchajcie, jak gwizdzę sobie. Człowiek z prosektorium. Dobra, panowie. Wychodzicie ze szpitala, to są chwile, kiedy udaje wam się wyjść na zewnątrz. Świeże, zimne powietrze uderza w was, pozwala ochłodzić trochę głowy, które zdecydowanie musiały się trochę zgrzać. Ja wiem, że rzuty na sanit i wasze nerwy, w tej chwili zachowaliście je nienaruszone, ale mimo wszystko to nie jest normalna sytuacja, to nie jest sytuacja, do której wszyscy przywykliście. Zimne powietrze uderza w was chłodem, rzeźkością, zapachem miasta, spalin samochodów, ale w tym wszystkim słyszycie zgiełk miasta i jego życie. Miasto budzi się ze snu, a wy gdzieś tam w tym wszystkim. A co? Przejdziemy się gdzieś, rytualnie ustalić, co robimy. Myślę, że tak. Niech będzie. Trochę jestem sceptyczny co do knajp. Nie, do pączków nie. Mamy wziąć na wynos. Zimno. Weźmy na wynos i siądźmy gdzieś na jakiejś mało uczęszczanej, tak, w jakimś parku na ławce czy coś.
Zawsze to mniej uszu w okolicy. Czterech gości jedzących pączki w parku. Podejrzewałbyś coś? Targ, gdzie się gra w szachy. O! To brzmi dobrze. To brzmi bardzo dobrze. W parku jak to w parku. Paru biegaczy, kilku ludzi, którzy wprowadzają sobie pieska na spacer. Gdzieś tam chodzą już goście, którzy rozglądają się, czy ktoś się pojawi. Wózek z gorącą kawą. Ja myślę, że gdzieś po drodze łapiecie pączki z budki, która po prostu wychodzi na ulicę. Jesteście tam. Kubek kawy, pączek. Rozmowa czterech znajomych przed pracą, bo jest 6:30. Na dworze jeszcze mrok. Jeszcze słońce nie zdążyło na tyle wysoko wznieść się w ten styczniowy poranek, żebyście mieli szarówkę nad wami. Więc nadal jest taki ciemny, nieprzyjemny, zimny mrok, który za chwilę będzie się budził, nie? Który będzie ustępował, ale w tym wypadku i wy w tej ciemnej przestrzeni jesteście sami, nie? Dosyć mocno odcięci od nadziei, od światła. Nie wiem. Czy któryś z panów ma jakiś pomysł, jak moglibyśmy się dostać do tego mieszkania? Nie wiesz w ogóle, że sam to mówię tak naprawdę. Do tego, w którym już mieliśmy przyjemność być. Nie, do tej pani. Nie. Do pani co do mieszkania pomysłu nie mam, natomiast mam nieco inny pomysł. Myślę, oczywiście, że nie mogłem przestać myśleć o tej sprawie. Myślę, że trzeba dostać się nie tyle do mieszkania, co do pani, nie? Ja do końca nie załapałem, ale na pewno Jace załapał. Jakie jest dokładnie nasze zadanie? Co mamy zrobić? Mamy znaleźć, kto zaciukał tego typa? Czy mamy znaleźć, kto jest, organizację? Czy co? Mamy znaleźć, kto jest w stanie zrobić, żeby czarna plama miała zęby i gryzła ludzi i go zlikwidować, nie zostawiając śladów. A, okej. Okay. W ten sposób. Mamy się dowiedzieć, kto go zaciukał. Dlaczego? Znaczy to chyba... Morderstwo. No, wydaje mi się, że to jest ten sam cel, ale jeśli by się okazało w trakcie, że nie, no to to wtedy dwa cele. Bo to pytanie na pewno padło w tamtej rozmowie. Ten pan na pewno nam odpowiedział. Bo Delta jest zadaniowa. Jest w końcu organizacja. Jak konkretnie brzmi nasze zadanie? Macie dopilnować, by nikt więcej tego czegoś nie stworzył. Powiedz mi jeszcze, czy Delta przejęła te beczki z tej piwnicy? Co było w tych beczkach? To właśnie? W beczkach były chemikalia służące do rozkładania ludzkich szczątek. Okej. Okay. Szczątków. Tak, poprawiam go. Wszystkie trzy beczki były pełne tych chemikaliów. One jakby, to nie z nich, to coś na środku tego kręgu zostało powołane do życia. One służyły do pozbywania się odpadków ludzkich. Jakby to, co znaleźliście jako odpadki pana Lopeza na stercie ubrań, sugeruje, że kości innych ofiar były niszczone, rozpuszczane resztki w tych beczkach, tak by nie został ślad po tych ludziach. Nie? A czy przeprowadzono jakąkolwiek analizę chemiczną, biologiczną, jakąkolwiek tego czegoś, co było w tym kręgu? Czy po prostu... Mówili, że nie są tym zainteresowani zniszczyć. Zrobili nie zabezpieczyli. Okay. Znaczy, dobrze, a drugie pytanie, jakby idźmy na tym dalej, po co ci ta informacja? Nie? No chciałbym wiedzieć, co to jest, tak? Czy to jest... Wiesz co, jakby... On nie chce, żebyś ty wiedział, co to jest. Żeby nikt nie wiedział, co to jest i najpierw, żeby siadł po tym i wiesz, pamięć zapomniała. Jakby to jest idea współczesnej Delty, która powiedziała, że dość ksiąg, dość archiwizacji, dość wytłumaczenia spraw, jakby niszczymy je, chowamy. Ale mamy najważniejszą informację. Będziemy tam wchodzić, jeden z nas musi mieć dobry miotacz ognia. Albo benzynę. Dobra, słuchajcie, nie wiemy, czy przyjdzie nam jeszcze się z czymś takim mierzyć. Mam nadzieję, że nie. A jeśli, no to faktycznie będziemy musieli dopilnować, żeby nic nie śpiewało w pobliżu i to spalić.
jednym z prostszych elementów było to, że faktycznie brak tej muzyki powodował, że ona była nieaktywna, nie? Wtedy tak, może ulepszyli. Wtedy się będziemy o to martwić. Mamy tyle niewiadomych, że to, co już wiemy, założyłbym, że wiemy. Nie wiemy wystarczająco dużo. Johnson mówił, żebyśmy zaczęli od mieszkania tego, którym już byliśmy. Trzy na Rivera. Co teraz tam będzie, czego nie widzieliśmy tam ostatnio? Albo co przychodzi ci do głowy, żeby sprawdzić, czego nie sprawdziliśmy ostatnio? Pochodzenie. To był wcześniejszym właśnie. Tam się kurwa... To tego nie znajdziemy w mieszkaniu, tylko w archiwach. Dokładnie. Tak. To trzeba sprawdzić. Po prostu. Mamy adres, wiemy, że mieszkał tam Glina, mamy ten... wiemy, z którego był... Komisariatu. Nie? Tak. Tak jest. Więc myślę, że to więcej niż będziemy w stanie ze starego kurzu wyciągnąć, to po prostu pójść do jakichś miejskich... do urzędu. Ba, ja mogę pójść, jestem na przepustce, czekam na przydział, a wy będziecie pewnie w robocie, więc ja mogę w ciągu dnia poszukać takich informacji. Ja mogę przeszperać bazę policyjną. Zarówno walne elektroniczne, jak i ktoś gdzieś służył tutaj w Nowym Jorku, tak? Macie to zdjęcie? Pamiętacie, co tam było? Tak, w Nowym Jorku, to jest Nowy Jork. Ja ci dokładnie zaczynam cytować, jak wyglądało to zdjęcie. Jak wyglądało... Ja mam to zdjęcie. Zabrałem. No, ty je zabrałeś. Bo on to grupowo zabrał, tak jest. Więc tak, ja je biorę. Bardzo dokładna pamięć. Wracam. Masz lupę? Nie, aż tak stary jeszcze nie jest. Nie. Mówię do... Młodego. To Jason. Widzisz, że nie mam ze sobą torby. Ja też nie mam ze sobą torby, ale broń mam. A lupy są w telefonach teraz też, nawet w takiej pewnej formie. Może to potrzebujesz sprawdzić, bo tam z tyłu był napis, była informacja, że z tyłu był napisane Harlem i Rock, nie? W którym to zdjęcie było zrobione. On jest w mundurze? Tak. Oni wszyscy są, bo to jest jakaś taka... Wiesz, galowa sprawa, nie? Policjant na detektyw. Normalnie chodzi, ale ma mundur taki tak. Też. Pozdrawiam, bo coś weszliśmy sobie. Czy są widoczne odznaki? W ten sposób. Nie. Zdjęcie za małej rozdzielczości, za stare jest, żeby można było stwierdzić takie dokładne. Ludzie mają jakieś, wiesz, dystynkcje. Natomiast jakie ma insygnia na ramieniu? A, za małe. Zdecydowanie za mało. Stopień już ok. Pytam się. Wiesz co, na tym zdjęciu nie ma, ale na zdjęciu, które było prywatnie, było takie drugie, które on miał takie swoje osobiste w mundurze galowym. Pamiętacie? Tam były dwa zdjęcia. Jedno było takie, gdzie on był sam, a na jednym, gdzie mówiłem też o jego rysopisie, tak. Że ma gęste wąsy i tak dalej. Tam beretki wskazywały, że jest kapitanem. Więc ranga oficerska. Kapitan to już dość wysoko chyba. To prawda? Wysoko, to jest tak naprawdę krok od podkomisarza i od samego komisarza, czyli jakby zastępca, kapitan mógł być podkomisarzem już lub mógł być zastępcą samego komisarza, czyli jakby szefa całej jednostki policyjnej. Więc albo był o krok przed byciem zastępcą, albo był zastępcą komendanta, więc gdzieś ślady po tym człowieku w aktach powinny zostać, zwłaszcza, że jeśli umiera policjant z honorami, a sugestia tego, że nie było munduru galowego w szafie, na to wszystko wskazywała, no to też takie rzeczy powinny być tam wpisane. Nie? Sięgam pamięcią wstecz. Na żadnym innym mundurze nie było nazwiska. W szafie nie wisiały mundury też. W szafie wisiały garnitury. Tak, stare garnitury. A, garnitury, okej. Bo już patrzyłem też, czy nie ma oznaki jakiegoś name taga, bo tego akurat szukałem, czy nie możemy zidentyfikować jednoznacznie gościa. No ale mamy zdjęcie, mamy rankę, mamy rocznik i mamy komisariat. No to też nie może być aż tak trudno dojść do informacji. Macie też adres tego mieszkania, które było podobno mieszkaniem tego gościa, więc wchodzenie tego na przykład w... No cóż. System powinno dać mało wyników.
Ja mogę spróbować. Mogę spróbować prześwietlić zarówno tego pana, jak on się nazywał, ten czarnoskóry? Johnson? Tak? Johnson. Pana Johnsona i panią Cleo Jones. Pod jakąś dokumentację medyczną, może się leczyli na coś, może coś im było ciekawego. Niewiele więcej jestem w stanie jakby zrobić, dlatego że moje ręce nie sięgają tak głęboko. Dobra, szukanie informacji to dobry wstęp, który ostatnio musieliśmy pominąć, bo tempo. Ale dalej jak znajdziemy osoby odpowiedzialne, już mamy Cleo, już mamy pana Johnsona i teścia. To są dwie osoby, które wiemy, że są w to zamieszane, ale nie wiemy w jakim stopniu. Chcę uniknąć po prostu kolejnej wpadki, jak mieliśmy z Benedyktem. Ja mam jeszcze tylko pytanie, dlatego że widzę tutaj na rolu, że pani Cleo Jones jest przez H, a porucznik Jones jest bez H. Czy to są dwa różne nazwiska, czy po tak, prostu... Tak, dwa różne. Okay. Jones jest bardzo pospolitym nazwiskiem, jeśli chodzi o o czarnoskórych. A ten prawnik był Jones przez H, czy Jones bez H? Przez H. To jest wspólne nazwisko, ona jest jego synową, tak? Więc tak. Mają to samo nazwisko. Okay. Czyli pani porucznik jest jakby niepowiązana z nimi w ogóle rodziną. Mm-mm. Okay. Też jakby wiecie, co się z nią stało, ale nie wiem, czy jakiekolwiek ma to znaczenie w tym duchu. Może lepiej nie wiedzieć w tym. No. A co do dostania się do Cleo, bo jakbyście byli w stanie znaleźć ją w jakiejś dokumentacji, w jakiejś kartotece, gdzieś w internecie, żebyśmy wiedzieli, jak ona wygląda. Bo myślałem, żebyśmy mogli obserwować po prostu budynek, w którym mieszka. No, o ile nie jest jakimś bogaczem, któremu wszystko przynoszą do domu, to musi kiedyś mamy wyjść. Mamy jej adres. Nie? Wiem, że mamy jej adres, ale co z tym faktem? Wchodzimy znowu butem w drzwi, spotykamy w środku pięć osób. Przepraszam się, mogę sprawdzić, czy nie ma mandatów. O to mi chodzi. Powiedziałem, sprawdźcie, czy nie macie jakichś w bazach jej zdjęcia. Gdzie pracuję? Jeżeli, bo rozumiem, że naszym planem jest przejęcie jej gdzieś, tak? Tak, przechwycić ją gdzieś. Wiecie, że nie pracuje, znaczy, może gdzieś pracuje, ale wiecie, że handluje mieszkaniami, że kupuje je i sprzedaje. To znaczy, że też obraca pewną kwotą pieniędzy, która powoduje, że już masz, wiesz, trochę pieniędzy. Pokupienie mieszkania. Znajdźmy jej biuro nieruchomości i spróbujmy się umówić na jakąś, na oglądanie czegoś. Kurwa, znowu. Że nie wie, jak wyglądamy? Ostatnio to się źle skończy. Znaczy, właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o kontakt z Jonesami, to myślę, że przynajmniej ja i Madani odpadamy. Ja umywam ręce. Jakoś mniej energiczny się zrobi jej Jace. Czy on mnie widział? Ten, nie. No to nie. Ja mogę się umówić. Ale widział cię Benedikt. Znaczy nie, żeby mógł jakoś przekazać ten widok pani Cleo, ale... Ale jeśli byś spotkał ich... Tak, gdzieś no to... Znaczy mógłby twój rysopis podać, no jednak osób pasujących może mieszkać w Nowym Jorku przynajmniej kilka, ale... Może wzbudzić podejrzenie. Zgoli wąsy, zapuści brodę, założy soczewki i będzie dobrze. Nie wiem, czy na... Prawdę powiedziawszy, pierwszym pomysłem, jaki mi przyszedł do głowy, żeby dowiedzieć się, jak tam babka wygląda i gdzie jak mieszka, to żeby ciebie przebrać za kuriera. Patrzę na Jace'a. Pokaż mi to zdjęcie, Madi. Pokazuję jemu. Mam też w telefonie stronę i suję Jones nieruchomości sprzedaż Nowy Jork. Leo. Pewnie. Wyciągnę coś z tego zdjęcia.
Moi drodzy, to potrzebujemy rzutów. Zacznijmy od rzutów w takim wypadku. Natomiast o ile rozumiem Madaniego, że on szuka tego w komórkach, gdzieś tam próbuje po prostu znaleźć to w internecie, o tyle pytanie do ciebie, Jace, ty rzeczy chcesz szukać teraz tutaj, jedząc pączka? Czy idziecie na przykład do swoich spraw i gdzieś po prostu w tle tego dnia będziecie tych rzeczy szukali? Tak, ja chcę wziąć to zdjęcie po prostu, pierdolić do komputera i zrobić z niego żyletkę 4K. No ja też zamierzam jakieś tam kartoteki medyczne, do których mam dostęp, czy wykorzystać jakieś swoje znajomości w szpitalach i tak dalej, spróbować się czegoś dowiedzieć w jakiś delikatny sposób. Okej, panowie, w takim razie rozchodzimy się, wiecie już, jak macie się ze sobą skontaktować. Macie burnery, które jeszcze tydzień temu chyba zaproponował, żebyście się wzięli. Tak, więc możemy założyć, że powiedzmy, że je macie i nadal są aktywne, no bo w sumie nie były spalone, prawda? Zależy, że mogliście simy wyrzucić, ale jeśli wymienicie simy nowymi, no to jesteście na nowo w kontakcie. Dobra, to potrzebuję, żebyśmy zrobili rzuty. I tak, zacznijmy od ciebie, Jace. Jeśli chcesz robić rzeczy z komputerem, to computer science, zdecydowanie. Jeśli nie masz pomysłu, który dałby ci jakąśkolwiek przewagę bajerną, no to mamy tu normalny rzut. Nażywanie komputerów, nażywanie z... To znaczy się, no, całe to zaplecze CSI. Ja to robię po prostu chamsko w pracy, a jeżeli ktoś się mnie spyta, o co chodzi, to powiem, że a to jest stare zdjęcie, koleżanka mnie prosiła, żebym odświeżył, to będzie pamiątka na rocznicę dziadka. Powiem ci tak, jeśli chcesz, żebyś dostać na śliczne oczy to, że ktoś, wiesz, że robisz prywatę dla koleżanki, rzucaj na początek na szczęście. A dlaczego nie na persuade? Bo ja jestem ciekawy, czy w ogóle ktokolwiek go na ten temat zapyta. Nie. Nikt mu nie uwierzy. Wiedzą, że jest gejem. Masz szczęście, lak 50. Wiesz co, grzebiesz tam sobie, ktoś tam, chłopaki albo nawet ktoś, wiesz, przechodzący widzi, że jakby jakieś stare zdjęcie, ale nic ciekawego. Jakby ciekawe byłoby, gdybyś miał jakieś fajne zęby albo czy masz głowę przestrzeloną z trzema dziurami, a tutaj bawisz się cyfrowo jakimś zdjęciem. Nuda, więc poproszę cię o rzut na computer science plus 20 w takim wypadku, bo robisz to w biurze, które faktycznie do tego jest przystosowane, a nie na przykład w domu, próbując to ukryć. Mógłbyś mieć komplikacje, gdyby się okazało, że ej, najpierw cię nie ma tydzień czasu na jakieś pierdoły, a potem zajmiesz się głupotami. Wtedy to byłoby ciekawe, ale jeśli masz na tyle dużego farta, że udaje nam się to, to poproszę cię o rzut. Niestety to, że to jest 2%, to dużo nie zmienia, to jest dalej. Nie zmienia, ale to powoduje, że faktycznie konkretnie widzisz. Więc tak, jesteś w stanie rozpoznać faktycznie tą jednostkę, także ten budynek. Jakkolwiek on w tej chwili już nie istnieje, to tam gdzieś możliwe, że widać po prostu, że któryś z nich ma tabliczkę, która na zdjęciu nie była zbyt ostra, ale kiedy wyostrzasz to do pewnych parametrów, jesteś w stanie stwierdzić, że to faktycznie jest komisariat policji na Harlemie, i to na północnym Harlemie. Do tego widzisz też rok tego zdjęcia i to jest 24. Mhm. Rozpoznajesz też oczywiście tego jednego z tych gości jako tego, który jest nazwijmy sobie waszym policjantem, tym, kogo poszukujecie, i on stoi koło gościa, który stoi na samym środku, który jest ewidentnie szefem z dystynkcją kapitana. No, coś konkretnego bym ci jeszcze podrzucić, ale no nie wiem, jeśli masz jakieś pytania. Nazwisko z tego zdjęcia? Na zdjęciu z jego nazwiska na pewno nie ma. Myślę, że wydaje mi się, że wiesz, nie zobaczysz tam żadnej plakietki z napisem nazwiska, jakby to na pewno nie. Numer odznaki możesz dostać, jeśli jest tam odznak. Ale słuchaj, ale pójdę ci na rękę. Używasz No mam kompa przed sobą, tak? Masz kompa przed sobą, ale pójdźmy to dalej, bo mamy kolegów, którzy mają, możliwe, że po prostu część rzeczy wam zdradzę na przykład w wyniku tych łączonych rzutów, bo na przykład to, że już wiesz, że to jest Harlem, wiesz, że to jest 24 rok, wiesz, że gość jest kapitanem, to jak podasz to do komba tego, co wiesz, i tak szuka w tej chwili Madani,
to mogą być konkrety. Ja wysyłam to SMS-em na Barnera. No i druga rzecz, ja mam pytanie, czy on ma jakiś sygnet? Był chyba popularny. Ale nie widać go nigdzie na żadnym zdjęciu, więc... Czyli tak by stał, żeby nie było widać. Wiesz, tam jest kilkudziesięciu chłopa, to jest taka, wiesz, spora gromadka, wiesz, 30-40 ludzi, którzy stoją obok siebie, wiesz, część z nich siedzi na krzesełkach, część stoi z tyłu, to jest takie, wiecie, duże, pozowane zdjęcie, które w tej chwili już jest mocno w sepi, przepalone przez światło i czas. Madani, poproszę od ciebie rzuty. W tym wypadku co? Ty chcesz szukać po prostu informacji po kadrach, po rzeczach, tego typu rzeczach? No archiwa... niestety... Po moich rzeczach. To są rzeczy, które są z bardzo dużej przeszłości. Wydaje mi się niestety, że bardzo podoba mi się tutaj słowo search. Szukanie rzeczy. Myślę, że biurokracja, ale może być... Wiesz co? Bo search to chyba taki bardziej na miejscu, nie? Jak szukasz. No właśnie zerknę, bo ostatnio po naszym atletiku mam takie poczucie, że może warto sobie po prostu odświeżyć, jakie tam są te skille w tym. Atletyka to skakanie. Nie musi być dokładnie tak samo jak Felix Systema, tak? Okej, okay, search jest rzeczy, które są ukryte. Okej, okay, a biurokracja w tym wypadku jest trochę inaczej ustawiona. Bo nie ma tu przeszukiwania bibliotek. To są, tak, bo nie ma tutaj właśnie przeszukiwania... Najważniejszy skill. Demolition, craft, criminology, fish state. Patrz, co jeszcze mogły być. Forensics są... Sigint jeszcze mogły być. Znaczy to wtedy, kiedy szukałbyś w internecie. Ja nie umiem w internetach. Słyszałeś moje wyszukiwania, nie? Dobra, dawaj na biurokrację. Będziesz musiał się przebić po prostu przez, wiesz, przez archiwa policyjne, związkowe i tak dalej, więc... Plus 20, tak? Dlaczego plus 20? 40. No bo chłopak mi dał rzeczy. Tak słyszałem, wysłał mi SMS-a. To plus 20. Dobrze, dobrze. Damy ci, to jest udogodnienie od niego, plus 20. Mężczyzna nazywał się Robson. Kapitan Robson. To wszystko. Dokładnie ten dźwięk dostał. Dokładnie ten dźwięk. Siema, mam chłopa, to Robson jest. No dobrze. Gdzie służył? Przebieg kariery. Ja to kseruję. Tu jeszcze patrzę, czy możemy... Gość nazywał się Walter Robson. Cóż mogę więcej powiedzieć? Ławił. Sławił się. No, sławił się generalnie kilkoma rzeczami. Bardzo szybko pojawia się informacja na temat tego, co z nim jest. Zostaw ją na chwilę, bo zapytam jeszcze o całą resztę, która gdzieś będzie za chwilę w tym wszystkim jeszcze ujęta. River, ty tam co miałeś szukać? Czy to szukałeś w ogóle? No ja chyba faktycznie pójdę do urzędu i dowiem się o tym... I o tej nieruchomości, której wiemy, że należała, znaczy no, o ile wiemy, należała do tego Robsona i do Cleo Johnson. No, szukam po prostu informacji o domach, tak, w urzędach jakichś, wiesz, własności, kto kupił, kto sprzedał. No, najbardziej mnie interesują te Johnsony, ale mieszkanie to Starlemu to całość. Biurokracja w takim razie, bo ponieważ jeśli chodzisz i pytasz się, wiesz, o aglomerację, urzędy i tak dalej, rejestracji i w ogóle, więc zobaczymy, co z tego ci wyjdzie tak po prostu. To jest fumble. No je.
Ale poczekaj, ale ma plus 20, czy nie ma plus 20? Nie, bo szuka czegoś zupełnie innego niż wy znaleźliście, panowie. Nawet jakbym miał, to by to nic. Ale to, znaczy, to o tyle nie zmienia plus 20, że plus 20 to jest 62 i to jest dalej fumble. Ale 66 powoduje, że jest... No, fumble. Fumble. To nie jest tylko jakby fail, to jest fumble. Tak. To znaczy, że te poszukiwania nie tylko nie udały się, one też będą miały swoje konsekwencje. Nie znajdujesz nic. Faktycznie jest informacja, że tą konkretną działkę, to mieszkanie, w którym znaleźliście Lopeza, kupiła osoba, która nazywa się Cleopatra Jones. Tak jest pisana w akta, jest podany jej jakby numer księgowo-rejestracyjny, taki notarialny, i firma, która to zrobiła. Natomiast kiedy próbujesz pytać się o rzeczy tej firmy, to pani mówi, że niestety pan nie jest uprawniony, ponieważ takie pytania to są tylko dla zarejestrowanych podmiotów, bla, bla, bla. Więc gdybyś był, na przykład, wiesz, zarejestrowany jako ktoś, co sprzedaje nieruchomości, no odmawia ci generalnie pomocy, zrzuca cię na drzewo i tak. Więc wiesz, że to, co się stało z tym mieszkaniem, że ona była na Jones, to ona jest na Jones, natomiast cała reszta niestety zostaje zrzucona bardzo mocno pod hasło, że to są rzeczy niedostępne i tak jeszcze nie może panu nikt podać, tak po prostu. Czyli to jest konsekwencja, że nie tylko nie znalazłem, ale zablokowałem niejako te dane dla wszystkich w ten sposób. Nie, chłopie. Jeśli lubisz sobie tak w to wierzyć, to okay. bardzo chętnie. Rozumiem. Ja pracuję w administracji publicznej. To nie jest dla ciebie problem. A czy ja jakoś po tych moich danych medyczno-szpitalnych jestem w stanie się czegoś dowiedzieć? Na przykład na co choruje pani Jones, albo czy chodzi gdzieś na terapię, albo zamierzam zarówno jego, jak i znaczy ją, jak i jego prześwietlić. Okej. I teraz tak, słuchaj. Sprawdzenie takich danych medycznych, które są danymi wrażliwymi, będzie znacznie trudniejsze i znacznie bardziej problematyczne niż szukanie gościa, który zmarł kilkadziesiąt lat temu, który jest, wiesz, gościem z Harlemu. To są współczesne rekordy medyczne, które są generalnie w systemach tajne. Jak to zrobimy, doktorze Fischer? Chyba, że masz dostęp do nich jako przez kontakty, podmiot. Czy przez osobiście przez grzebanie w systemie? Znaczy, no ja... robisz to na swoich uprawnieniach po prostu. No tak, no skoro jestem, wiesz, skoro jestem... Jesteś wykładowcą psychiatrii, ja myślę, że nie masz dostępu do danych medycznych tak po prostu ubezpieczalni czy szpitali, wiesz? No dobra, no ale... Nie, czekaj, dlatego jeśli chcesz to wejść... On jest wykładowcą przede wszystkim. A potem psychiatrii, przepraszam. Nie pracuję z pacjentami, tylko na uniwersytecie raczej. Nie. Rafał, nie wkopuj go. Nawet jeśli biorąc pod uwagę, że chcesz używać swoich credentiali, jakichś, wiesz, dostępu do systemów, które masz, to jeśli robisz to osobiście, to będę chciał od ciebie rzucenia na computer science, bo wszystkie dane medyczne mam w tej chwili w systemie. Nie, no to biurokracja. Biurokracja. Computer science mam 0. A biurokrację? 50. A bo tej starej daty. Mogę rzucić na minus 20. No. Wiesz co? Minus 20. It is. Bardzo proszę. Bo zdecydowanie, wiesz, nie jest, to nie są rzeczy, które są dla ciebie łatwe, a jeśli próbujesz to zrobić w sposób, który nie jest naturalny dla współczesności, to no cóż, failure. Słuchaj, wiesz, że ona jest w systemie, wiesz, że ma dokumentację medyczną, ale nie docierasz do niej. Jakby dostęp do niej jest faktycznie zablokowany. To są dane, które są danymi wrażliwymi i jeśli nie masz, wiesz, aktualnie dostępu do takich danych szpitalnych, gdzie mógłbyś się zarejestrować, podać. Zresztą to właśnie to, że też nie możesz pisać po prostu imienia i nazwiska, musisz pisać imię, nazwisko i na przykład, wiesz, numer ubezpieczenia zdrowotnego, bo dopiero to aktywuje to, co pozwala, wiesz, połączyć człowieka z danymi medycznymi. Akurat w systemie amerykańskim myślę, że dość dużo doktorów house'ów widziałem, by móc powiedzieć, że what's your social security number, to jest takie jakby, nie, klasyczne. Nawet jeśli to nie jest prawda, to będziemy się trzymali doktora house'a, bo przecież to jest najlepszy lekarz. Zaraz koło doktora Albana i doktor Quinn.
Dobra, czyli mamy konkrety tylko i wyłącznie na temat kapitana Robsona. Ja mam tylko jeszcze jedną organizacyjną sprawę. Czy o 9:30 możemy zrobić 10 minut przerwy? Pewnie. Potrzebuję telefon wykonać. Spoko, spoko, whatever. Dogadu ty. Mówisz i masz, nie? Jakby, dobra, to wrzucam nam szybką opowieść o panu. Ja myślę, Madani, że to nie jest tak, że ty po prostu sobie, wiesz, tą historię tak czytasz na luzie, bo tych akt jest coraz więcej. Na początku faktycznie znalazłeś tylko, wiesz, wpis, który mówił o tym, że był pogrzeb. Pogrzeb był w 41, 42, w czasie wojny. On nie pojechał za granicę, był za stary. Wszystko wskazuje na to, że zmarł, mieszkanie zostało... No właśnie... Nie wiesz, co stało się z mieszkaniem, ale widzisz, że był wpis. Oficer policji pochowany na cmentarzu w Jersey. To po drugiej stronie, zachodniej stronie Manhattanu. Kilka informacji na temat tego, że było kilka osób, że z honorami. Ale zdjęcie, które pokazuje tłum, no właśnie, tam nie ma tłumu. Nie ma całego szpaleru ludzi z komendy, którzy powinni tam być, którzy oddają cześć koledze. Jest dosłownie kilka osób. Zdjęcie jest stare i można powiedzieć, że okej, wszyscy byli na wojnie, ale nadal to nie jest tak, że w Nowym Jorku nie było policjantów. Wydaje ci się to trochę dziwne. Pytasz dalej. Czarny, prawda? Nie, jest biały. To jest biały człowiek. To był biały oficer irlandzkiego pochodzenia. Więc tym bardziej jest to trochę dziwne. No ale dobra. Wgrzebujesz się w kolejne sprawy. Robson ma dwa wpisy do akt, które kiedyś może były tajne, ale teraz, kiedy przeglądasz kartki, są coraz bardziej, wiesz, po prostu rzeczami, które w dzisiejszych czasach skanowano wszystko, kiedy robiono digitalizację tych papierów. Może że nawet znaleźć teczkę po prostu, która gdzieś w archiwum leżała. W końcu, wiesz, wiedziałeś, czego szukasz. W dzisiejszych czasach też nie są już tajne, nie są już w żaden sposób poufne. Dotyczą ludzi, którzy dawno temu odeszli. Robson zapisany był w sprawę i było oskarżone o branie łapówek. Sprawa została zamieszana pod dywan i umorzona. Natomiast akta tej sprawy nadal istniały w papierach jego komisariatu. Gość brał w łapę. Nie takie historie słyszałeś. To, że nie można tego udowodnić, to jest trudne do udowodnienia, to jest norma w policji. Wiedzieć to jedno, udowodnić to drugie. Sprawę łapówkarstwa umorzono. Robson zamieszany był też w sprawę morderstw w Harlemie. I potem jak docierasz do tej sprawy morderstw, znajdujesz kolejne akta, których jest znacznie więcej, które są coraz bardziej makabryczne. Ludzi mordowano rytualnie, regularnie, co miesiąc, w czasie nowiu. Ja strzelam fotki i przesyłam to do młodego. Ale ofiary nosiły na czołach znamiona, znaki wyryte nożem. No a potem doszło do zatrzymania jakichś czarnoskórych z Afryki, których skazano za morderstwa, za porwania i morderstwa o charakterze, nazwijmy to sobie religijnym, ale to były po prostu no cóż, morderstwa rytualne? Tak byśmy je teraz zakwalifikowali. Wysyłam to do naszego tego znajomego lekarza psychiatry. To była największa sprawa kapitana Robsona. Ewaluacja. To była największa sprawa, która była powiązana z jego nazwiskiem. Naliczy dowodów. Znajdujesz cały szereg rzeczy, które wskazywały, że no tak, mordowano. Jest zdjęcie kręgu, studni wyłożonej z kamienia, całej opalonej. Zdjęcie jest czarno-białe oczywiście, więc gówno na nim widać, ale krąg ziejący czerni w ziemi jest czymś, co bardzo mocno cię kojarzy. Drugim elementem na zdjęciu jest szkatuła, w której są jakieś drobiazgi, osobiste rzeczy, zegarki, pierścionki, notesy. Trzecim zdjęciem jest książka,
Książka ma odcisk zakrwawionych palców na niej. I w spisie dowodów widnieje jako Mroczne sekty Afryki. Patrzę na datę i próbuję sobie wspomnieć, ile lat po takiej sprawie czyści się magazyn dowodów. To było 100 lat temu. To już gdzieś po 30 generalnie sprawiedliwiałem takiemu przedawnieniu, że idę do dalekiego archiwum, po 50 generalnie znikają się i utylizuję po prostu, bo nie są do nikomu potrzebne. Jeśli sprawa nie jest jakoś nierozwiązana, federalna czy tego typu, to po prostu większość tych rzeczy wratuje. Czy w takim razie... jest książka. Tak dobrze zrozumiałem. Jest tytuł książki. Mhm. Tak. Tylko w bibliotece jej możesz nie dostać. Tak, a jej wizualizacja... Jako gracz, wiem, że jej nie dostanę. Została zutylizowana 50 lat temu. Czy jeżeli... Znaczy mam dwa pytania. Czy jeżeli dostałem zdjęcia tej książki, to mogę gdzieś się rozejrzeć w jakichś księgozbiorach uniwersyteckich, to raz. A dwa, czy w tym instytucie psychiatrii, w którym pracuję, jest szansa, że znajdę jakieś informacje na temat tej sekty, tych mordów, czy ktoś się temu przyglądał od takiej strony? Ta sprawa była opisana w judykach, czy cokolwiek innego. Znaczy, to, wiesz, to był 25 rok, to był stycznia 25, więc rzeczy, które tam się działy, bardziej dotykały ludzi jako fenomen, jako, wiecie, czasy, w których rasizm powodował, że uprzedzenia tym bardziej podbudowywane takiego typu opowieściami o czarnych zabijających rytualnie w Nowym Jorku. To nie było traktowane mocno poważnie, jeśli chodzi o jakiekolwiek rzeczy. Ale pytasz się o książki, o temat samego kultu. Panowie, czy ktoś ma okult jako taki? No ja mam. Ja mam. I kota. Kto każdy ma, ktokolwiek ma powyżej 10%, to bym prosił o rzuty. A może być 30? Może być. Jeśli masz więcej niż 10, to generalnie możesz. Jak ktoś ma dychę, to znaczy, to wie ten sam co ja, nie? Że czarny kosz przynosi pH, a... Rozumiem, że modyfikatorów nie mamy. Nie, nie macie. Nie, to jest jakby rzecz, która bardzo mocno... Ja nie chcę wiedzieć, jak wygląda fumble na okult w tym systemie. Ja nie chcę. A mam tylko porażkę. No. Ale sobie zaznaczam, jako dobry gracz. Jak to wygląda? Ja ci powiem, jak to wygląda. Robimy sobie za chwilkę przerwę, tak? Bo potrzebujesz zadzwonić. Możemy zrobić wcześniej, jak skończę, nie? To będzie wyglądało to w następujący sposób. Nie macie pojęcia na temat mrocznych sekt Afryki. Nie macie pojęcia na temat wierzeń Afryki jako takich. Jesteście współczesnym człowiekiem, żyjącym we współczesnej Ameryce. Dla was wystarczająco potężną sektą są scjentolodzy i wyznawcy Trumpa. Ale kolega jest fany. Ogląda dużo seriali, filmów. Zaczyna wklikiwać się w internet, co tam piszą o tych sektach Afryki. Mroczne sekty, zabójcze sekty. No wpisuje na pałę wszystko, co tylko może się zdarzyć. W pewnym momencie docierasz na stronę, na którą każą ci się zalogować, więc wpisujesz jakieś fejkowe konto, a potem naciskasz loguj. Otwiera się filmik i bardzo cię proszę, rzut na sanity. Zdałem. Zdałeś. Odpisz sobie jeden punkt. To jest sekunda, w której widzisz, że pojawia się czarny chłopiec, obok niego pojawia się mężczyzna. To są sekundy, kiedy widzisz, jak w ręku mężczyzny pojawia się nóż. Zdążyłeś albo kliknąć stop, albo zagryzłeś zęby i obejrzałeś do końca. Jak to wyglądało, Jace? Obejrzałem, bo nie jestem w terenie. Jestem w biurze.
jestem tam, gdzie powinienem być. Nie, kurwa, szlajając się i narażając się. Tylko tu tak robiłem dla Delty parę robót. Tak mogę przyczynić do sprawy. Ale nie bardziej. Nie przypomnę. Kolejny raz w swoim życiu. Widzisz, jak gość kładzie ostrze na szyi tego dzieciaka, a potem ciągnie je w górę. Ostrze jest długie, szerokie, cięcie jest niesamowicie szybkie i po prostu widać, jak krew zaczyna się z niego wylewać. Widzisz, jak dwie osoby trzymają kamienną misę, do której ta krew praktycznie, wiesz, wybracza się bardzo szybko. I chłopak właściwie już mdleje na twoich oczach, na tym filmiku. I dopóki krew nie stanie z niego ściekać, ta misa jest trzymana. Słyszysz śpiew, słyszysz bębny. Brzmi ci to cholernie podobnie do tego, co słyszałeś w piwnicy. W tamtym momencie myślałeś o wielu innych rzeczach i miałeś mnóstwo na głowie, ale tego rytmu, tych śpiewów, tych krzyków, to jest coś, wiesz, co ci mocno utkwiło w psychice. Zaznacz sobie, proszę, helplessness w twoim sanity, bo straciłeś sanity, to jest jeden punkt i w tym wypadku to jest... Ale udało mi się rzut, to i tak zaznaczam? Wiesz co, to jest tak, że... Mam będziemy mieć chwilkę przerwę, to ja sobie sprawdzę. Dobrze. I zobaczymy, bo z jednej strony wiem, że nam jest, jak tracimy chociaż jeden, ale z drugiej strony może jest tak, że jak że jest tam w klauzula, że to pisze. Tylko jak się... Zobaczymy. Ja będę miły dla swoich kolegów. Nie liczę się miękka. Nie. Ale każdy szanujący się człowiek przecież nagrywa wszystko, ma ustawione, żeby był capture na ostatnią minutę. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk i tak jak w kamerze samochodowej, ostatnia minuta z dźwiękiem się nagrywa. I co? Nagrasz im ostatnią minutę? Myślę, że ten cały filmik, bo to miało mniej niż minutę. To była szybka akcja. Nie byłeś pewien, zanim się zorientowałeś, co to tak naprawdę jest, to było już po wszystkim. Nagram to, bo to może mieć coś do tej sprawy. No, narzędzie zbrodni się zgadza, cięcie się zgadza, ofiara też klęczała. A tym razem nie klęczała, tym razem była niższa, ale to wystarczy. Nie pobrudziła się krwią. Kurwa, no pasuje jak się ma. Dobrze. Panowie, macie konkrety. No to na razie jeszcze nie pokazałeś, więc jakby na razie z tym ustawimy. Pytanie tylko, czy to wszystko? Na temat kapitana Robsona to wszystko, wiecie, że prowadził pewną sprawę, wiecie, że rzeczy, zdjęcia, które pokazują to, co się działo, w jakiś sposób łączą się z tym, czego doświadczyliście aktualnie. Czy to możliwe, żeby no właśnie, coś z tamtego tematu zostało w mieszkaniu Robsona? Czy mógł ktoś ukryć, zostawić w swoich czterech kątach? Skończyliśmy na tym, że wiecie coś więcej na temat kapitana Robsona. Wiecie, że była sprawa zabójców do rytualnych, jakichś... którzy zabijali czarnoskórych mieszkańców Harlemu 100 lat temu. Robili to w czasie nowiu, robili to rytualnie, postawiali ciała na pokaz. Stali złapani. Nie. Moi drodzy, ja sprawdzam datę. Kalendarz. To samo miałem powiedzieć. Czy śmierć tego człowieka pokrywa się z nowiem? I jeszcze miałem pytanie, czy mordowane wtedy, w tych latach 20. były wyłącznie dzieci, czy to nie była reguła, tak? W latach 20. to byli dorośli. Okej. Okay. Nie, dobra, bo mi się pokiczkało z tym filmikiem.
Dobra, już patrzę. Tak, tak. Słuchajcie, więc sprawa wygląda następująco. Nów w styczniu był 2 stycznia. Nie 9, kiedy doszło do sytuacji, w której Lopez stracił życie. Następny nów jest 1 lutego. Lopez, a ten nasz nieznanego nazwiska szaman? Nie, Lopez to jest ten, co ciało znaleźliście w piwnicy. My pytamy o tego wykrwawionego, czy był rytualnie w nów zaciukany. Nie był, bo był 2 nów dopiero. Okay. A następny jest za miesiąc. Natomiast nie, wiecie, mamy... że oni wtedy zabijali wnów. Robiąc swoje rytuały, nie? Właśnie. Ja bym chciał sobie jeszcze poszukać w starych gazetach i tak dalej, o różnych takich miejscach, co wtedy gazety pisały o tym. No bo to chyba musiała być gruba sprawa i takie standardowe, jak to policja robi, wiesz, wycinki z gazet, co wtedy było, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Wiesz co, powiem ci inaczej. Wojtek, nie chciałbym strasznie dużo spoilerów robić gdzieś do samych masek w treści, więc nie chcę rzeczy rzucać, ale generalnie te śmierci były brane bardzo mocno w tamtym czasie jako, wiesz, kolejne zaginięcia czarnoskórych, kolorowych. Policja tego nie zgłaszała, gazety się nie rozpisywały. Dopiero kiedy zatrzymano podejrzanego, to faktycznie o nim coś napisano, że jest podejrzewany o wielokrotne morderstwa. I dopiero kiedy faktycznie doszło do zatrzymania i prawdziwego oskarżenia, no to zatrzymani byli znowu czarni, też trafili do Sing Sing i tam spotkała ich sprawiedliwość. Wymiar amerykańskiego prawa bardzo szybko chciał temat ukrócić i tym bardziej chciał, jak się mówi? Znaleźć winnych. Nie, więc ukręcił sprawę. Szybko poszły krzesła elektryczne, zdecydowanie. Mhm. Chyba, że masz jakieś pytanie, które bardziej cię interesuje z tamtego okresu, które nie jest lorowe, więc to mów, to może coś ci podrzucać, gdybym mógł, nie? Ale... Czy pan o... Jak on się tam nazywał? O Jezu, Jones. Nie. Tu mam zapisane. Kapitan Robson. Tak czy jest. Czy on na przykład awansował zaraz po tym, albo czy ktoś gdzieś z kimś zaczął się pojawiać na zdjęciach zaraz po tej sprawie, że mogłoby rzucić to światło na coś, czy to nie ma. Wiedzieć, że nie szukam młodej Delty. Ja powiem inaczej. Pan Robson, w związku z tym, że był oskarżony o branie łapówek w tym samym czasie i wcześniej zatrzymał człowieka, który był najwyraźniej nie tym, który mordował, co zostało podobno udowodnione, został potraktowany niestety w taki sposób, że wiesz, odsunięty został od kolejki do awansu. Nie zabrano mu stopnia, nie dano mu nagany, nie wywalono go ze służb, ale już nie był gościem, którego wiesz, włodarze chcieli miasta, wiesz, podnieść na komisarza i dać mu cały komisariat i ludzi do władania. Wyzerowało mu się po prostu jakby. Tak? Dostał takiego mocnego fryza, nie? Co spowodowało, że on do śmierci był kapitanem, już nie awansował wyżej tej hierarchii. Gdzieś tam był przynoszony tu i ówdzie, ale to już później, nie? No ale to dalej jak gdyby nie rzuca światła na naszą sprawę. Znaczy on też odszedł ze służby, bo też była ta sytuacja, że on już swoje lata miał w tamtym czasie. Dobrze. I od momentu jego śmierci nikt tego mieszkania nie przejął? Bo to jest jeszcze druga rzecz, drugie pytanie. Jaka była historia mieszkania per se? On umarł i potem nie miał... Zostało zlicytowane. Nie, ale to zostało zlicytowane 2 lata temu, mój drogi. To tak 80 lat stało puste, no kurwa. Koło 60, bo on w 40 tam pierwszym, drugim. Tak. Stało puste, w sensie takim, że nieużywane i w zagmatwaninie całej, wiesz, papierkologii ono stało po prostu, wiesz... Nieokreślony status prawny był, w ten sposób można to określić, nie? Że wiesz, to jest trochę, że wiesz, miasto by chciało to zrobić, ale nikt nie włoży pieniędzy w remont czegoś, co nie jest jego, więc tak naprawdę, wiesz...
Ja to rozumiem. Ona wpadła pomiędzy szczeliny w systemie. I ktoś się znalazł. I ktoś stwierdził, kurwa, zrobię sobie z tego, a konkretnie z piwnicy w tym mieszkaniu, użytek. Czyli albo musiał tam mieszkać, w tym bloku, albo jakoś inaczej. Mój drogi, jeśli spotkamy się na kawę, to ja powiem ci bardzo prosto. Cleo ma to mieszkanie 2 lata. Kleopatra. To jest pierwsza sprawa, którą teraz słyszymy o tym. Czy mogę sprawdzić, czy były doniesienia z tamtej okolicy na temat zaginięć, bujek, czegoś takiego? Możesz, poproszę cię, rzut na biurokrację. Plusy? Wiesz co, macie sporo, dosyć dużo, dużo, tak jak powiem, kluczowych rzeczy, które możesz szukać, wiesz, w różnych aspektach, plus 20. To jest 26. Więc tak, jeśli chodzi o zaginięcia generalnie w Nowym Jorku, jest tak dużo ludzi, którzy umierają, którzy giną w różnych okolicznościach, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają, znikają bez powodu. Część tych zaginięć jest zgłaszana, część nie. Część jest znajdowana na przykład w postaci właśnie trupów. Ale chodzi o ten obszar. Tak jakbyśmy mieli postawić pineski wokół budynku. Dużo czy mało. Wokół budynku tylko kilkanaście osób gdzieś na przestrzeni ostatnich 2 lat zgłoszono zaginione. Ale ja bym ci wrzucił coś jeszcze innego. Wasz pacjent zero, człowiek, którego dzisiaj rano widzieliście w kostnicy, nie jest jedyną osobą, wobec której zastosowano ten modus operandi. To znaczy takich denatów z cięciem, które jest w podobny sposób zrobione, które zostało właśnie dodane raz konkretnie na osobie, która jest czarnoskóra. Jest więcej. Przynajmniej 14 ciał. W ciągu? W ciągu przeszło roku. To jest odchylenie od średniej, prawda? Akurat moje pytanie do osoby, która się tym zajmuje. Biorąc pod uwagę regularność, to jest to dosyć wiesz, dziwne, nie? I dokładnie to ode mnie usłyszysz na tej kawie. No więc według mnie nie stało puste. Stało wykupione przez Kleopatrę. Dlatego, że mieszkał tam człowiek, który wiedział, posiadał wiedzę. Myślę, że zbieg okoliczności. Mieszkanie było puste długo, kupiła je, nic nie powiedziała, zaczęła działać w piwnicy albo osoby z nią powiązane, a mieszkanie dalej jest puste. Dlatego nie posiada, dlatego nie wynajęła. Dobrze, ale zrozum, że ona nie działa sama. No. To nie jest jedna osoba, która stawia organizacji, która może zamienić nasze życie w piekło. Tyle problemów. Pocieram się nerwowo. Dlatego musimy to jak najszybciej zakończyć. Dać im coś, co sprawi, że po prostu się od nas odpieprzą. River, masz coś? Widać, że chciał coś powiedzieć innego, ale powiedział tylko nie. Coś z takim. Kto to śledził?
Jesteśmy obserwowani. Tak, kurwa, przez Trumpa. Może jest. Możemy być inwigilowani, to jest jedno. No, ale tak, chodzi mi o to, czy nie macie ogonów. Jeszcze szkoda, żebym paranoicznie chodził po ulicy i się rozglądał. Czy, przepraszam bardzo, czy pan za mną nie chodzi? Panie Madani, wydaje mi się, że nie, ale czy postawiłbym rękę na tą odpowiedź? Nie jestem policjantem. Nie wiem, jak sprawdzać takie rzeczy. Nie znam się na tym. Jak się rozdzielimy, ja spróbuję przejść kawałek dalej i się rozejrzeć. Ustalić, czy ktoś nie ruszył za mną, no ale... Bądźcie ostrożni. Słuchajcie, jeszcze co do tej... Co do tej dziewczyny. Czy zanim... Czy zanim będziemy chcieli w jakiś sposób z nią pogadać, nie pod przykrywką, tylko bezpośrednio do rzeczy, czy chcemy spróbować włamać się jej do mieszkania i przeszukać mieszkanie? Czy trzymałaby coś inkryminującego w mieszkaniu? Zastanawiam się, czy nie byłoby rozsądniej, jeżeli rzeczywiście chcemy gdzieś się przejąć i przysłuchać, wtedy pójść do niej do mieszkania. Dlatego... Wtedy musimy się rozdzielić, ktoś musi zostać z nią. Tak, natomiast wydaje mi się, że jeżeli włamiemy się do tego mieszkania i zostawimy jakiekolwiek ślady ingerencji, to ona może po prostu natychmiast wyparować. A to bardzo zasadna uwaga. Znaczy, to nam przeszkadza, bo to kompletnie nam wtedy przekreśla szansę wykonania zadania. Jak ona się zapadnie pod ziemię, to nie. Jeśli ona wie i zniknie, to przejebaliśmy. Żadnego punktu zaczepienia. W takim razie po prostu przesłuchajmy ją w jej mieszkaniu. Ale... A dobrze zakładam, że już się wymieniliśmy tym, co kto tam znalazł? Mhm. No siedzimy na tej kawie, tak? Tak. Mhm. Madani, mówiłeś w sumie trafnie. Ona nie działa sama. A jakby śledząc ją, patrzę na Riverę, tak bardzo chcemy śledzić, znaleźć powiązania? A może zajebać jej telefon? Muszę do niego włamać? Nie, ale wystarczy mi pierdolone konto Google i będę wiedział, co była w przypadku ostatniej. Jeśli jest nieostrożna. Póki co zacierają za sobą ślady. Myślałem o tym gościu, żeby pójść za tym gościem, którego przymknęliśmy ostatnio. I co? I zaczynamy sprawę od tego, że stoimy nad jego ciałem. Ale doceniam pewność siebie. Może faktycznie to by wystarczyło. Ja nie myślałem o tym, żeby ruszyć za nią i tylko pogadać z nią, żeby zobaczyć, jak się nazywa. Tylko, że jedna osoba gdzieś ją wyciągnie, a druga osoba w jednym zaułków jej ukradnie torebkę. No w niej powinien być, nie wiem, telefon, klucze do mieszkania. Mamy dostęp do mieszkania, mamy dostęp do telefonu. Tylko tak, jak słusznie zauważył profesor. Że jak się połapie, że coś jest nie halo i zniknie, to średnio mamy jak za nią ruszyć. No dobrze, ale teraz... Mają klucze, bo i tak się... Przede wszystkim, jeżeli ktoś ukradnie jej torebkę, no to... A ona ma w mieszkaniu coś, co mogłoby być inkryminujące, no to przecież pierwsze, co zrobi, to wymieni zamki albo zwiększy zabezpieczenia tego miejsca. Dlatego trzeba by było zrobić to od razu. W sensie zająć się sprawą od razu. Nie będę, tylko wam przypominał, że ona mieszka w hotelu Continental. Tak. To jest hotel? W hotelu mieszka. Tak, i ma adres. A druga rzecz... Nie potrzebujecie fizycznie ukraść jej telefonu. Mamy XXI wiek. Ale klucze musimy, bo nikt z nas nie umie w zamki. Nie. Ja głównie myślę o klucze. Niech Williamson się włamie po prostu. Do niej. Nawet nie wiemy, jaki to jest zamek. Może jest sterowany elektronicznie, na kartę. O, z tym bym sobie prędzej poradził niż takim zwykłym analogowym. Więc jeżeli
nie wiem, dasz radę podrobić klucz? Sprawdzić, jakie są zabezpieczenia w Continentalu? Po prostu tam wejdziemy. Masz sprzęt do tego? Ja w ogóle nie wyłapałem, że ten budynek to jest hotel. Ja jakoś też. Mi też umknęło w tym momencie. Dobra, to jest o tyle łatwiejsze, że można wziąć tam pokój. To już będziemy mieli jakieś porównanie. Mhm. Kogo stać na noc u kontynenta? Myślę, że wyskrobię jakieś fundusze. Kilka nocy, rozumiem, że nie zamierzamy tam spędzić miesiąca, prawda, ale powiedzmy 2-3 noce. Jeżeli to ma sprawić, że cała sprawa zostanie zakończona szybciej, to... Dobra, to jak wykorzystamy te 2-3 noce? Co chcemy zrobić? Po pierwsze trzeba zlokalizować, w którym pokoju ona przebywa, a po drugie... Ósme piętro, pokój 812. No a po drugie, kiedy opuści pokój, spróbować się do niego dostać. Jak się do niego dostaniemy, to można tam na nią zaczekać i spróbować ją potem przesłuchiwać, tylko no to już jest jakby... Jace, ty miałeś taką tą fajną taką szperaczkę do ściana. Byłbyś w stanie ogarnąć jakąś małą pluskwę, jakąś małą kamerę, żebyśmy mogli zostawić pod jej pokojem, żebyśmy wiedzieli, jak jej nie będzie, żebyśmy mogli ustanowić sensowną obserwację? No. Czy my w ogóle wiemy już, jak ona wygląda? My ją gdziekolwiek znaleźliśmy? Nie, nie? Ale jeśli będzie jakaś kobieta wchodziła i wychodziła i nie będzie w stroju pracownika hotelu Continental, to chyba szybko się wiemy. Może tak. Naiwnie zakładam, ale jednak wydaje mi się, że w hotelu raczej nie mieszkają. Nie mieszka się dużą rodziną, nie? Szczególnie jak to jest jakaś taka bizneswoman, a jej mąż, bo to też się dowiedzieliśmy, jest w Afryce, więc może być ona ewentualnie ktoś, jak nie bardzo przejmuje się tym mężem, którego nie ma, a bardzo tęskni. No to już wiemy, że dwie osoby jesteśmy w stanie... Loguję się szybko. To... Poza tym z dobrej obserwacji powinniśmy to wiedzieć, ile to będzie osób, no. Systemów prawo jazdy. Jako policjant. Używając credentiali, zaloguj się tutaj. Daję to Williamsonowi. Podaję mu moje hasło. Wyciągnij zdjęcie. Będziemy wiedzieć, jak wygląda. Ja nigdy nie za dobrze się w tym poruszałem, ale chyba jest to do zrobienia. Szczególnie, że tak wiemy, jak nazywa się jej mąż nawet. To bardzo proszę o rzut na komputery plus 20, bo masz to faktycznie bardzo proste zdanie. Nie udało się. Nie ma, nie istnieje. Ona nie ma prawa jazdy. Przynajmniej na siebie. Albo nie ma nazwiska, albo jest pod panieńskim nazwiskiem. Nie męża. W sumie nie wiemy, kiedy. To znaczy, że zacierają ze sobą. Czyli... Dobra. A tak patrzę na Riverę. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało. Wiesz co, poczekaj. Dziewczyna, zdjęcie, które widzisz, to jest dziewczyna, która ma 16 lat. Robiła w high school. I wiesz, widzisz białą dziewczynę, brunetkę o dużych, sarnich oczach. Generalnie, jak wygląda w tej chwili? A to było jakieś 7-8 lat temu, ciężko ci w tej chwili powiedzieć. Mhm. Fotka, którą mieć po prostu jest tak cholernie, wiesz, jakby dziecinna, że no może byś ją rozpoznał, może nie. Szanse są takie, że wiesz, po prostu jedni się czasami zmieniają, ale kobieta, jeśli się umaluje, potrafi... A wrzuciłeś ją? Bo ja widzę czarny prostokąt. Nie wrzuciłem jej, bo to zdjęcie, okay. Tak jak powiedziałem, właśnie jakby przy takim wrzucie, który mieliśmy 87, czyli failure, tak naprawdę macie zdjęcie, ale ono jest po prostu mocno nieaktualne do sytuacji, której potrzebujecie. Okay. Które jak wrzucisz swoje zdjęcie, to pokazują ci, jak będziesz wyglądał za 20-40 lat, a znajduje no, taką, face up.
Nawet... No i wiesz, i trochę ją postarzasz, możesz sobie wyobrazić, że wiesz, jeśli ją zobaczysz, będziesz miał jakieś pojęcie na ten temat. Mm-hmm. Ale jak ona w tej chwili faktycznie wygląda, to nie widzę zdjęcia. Tak? Bo mam, ale jakby na razie do tej pory będę trzymał w tajemnicy. Dobra, panowie, potrzebujemy planu i trzeba zacząć działać. Patrzę na Riverę, wracając do tamtego. Nie chcę, żeby to zabrzmiało ten, ale wy tam podobno też trochę brudne sztuczki robicie, nie? Nie masz to po znaczy? Zajebać komuś karty jakiemuś tam ciowi, czy innej sprzątawce, room service, a wtedy kiedy będziemy wiedzieć, że jej nie ma i po prostu na legalu jej przeszukać. Na legalu jest tutaj niezbyt trafnie użytym słowem, ale no dokładnie tak. Coś takiego planowałem zrobić. Mhm. Nie możesz jej po prostu sklonować i zrobić master klucza? No jak doktor, jak profesor powiedział, doktor, przepraszam, doktorze, wynajmie pokój. No. Masz radę sklonować? Nie, muszę mieć kartę matkę. Albo chociaż kartę sprzątaczki. Takiej, która otwiera więcej niż jedna. Nie utrudniajmy sobie życia. No, generalnie większość personelu sprzątającego ma dostęp do takich systemów, jeśli ma do nich dostęp. Jeśli ktoś nie ma pokoju, dostępu do pokoju, to nie wchodzi. No, jeśli jest, nie wiem, apartament, do którego sprzątaczka Lucesita nie ma dostępu, to jej karta tam nie wejdzie, nie? Ale... Nie, no ja zrozumiałem, że Rafał się pyta, czy z karty z innego pokoju kartę do innego pokoju. No nie. Chyba nie, ale nie. Natomiast z karty sprzątaczki jestem w stanie zrobić drugą kartę tej samej. No dobrze, no to chyba mamy plan. Musisz tylko wpaść na jedną ze sprzątaczek. Chyba, że mają hasło password admin, hasło admin i wtedy jestem w stanie zrobić wszystko. To sprawdź. A są takie. Dobra, ja w każdym razie po prostu Rezerwujesz pokój? Zadzwonię do hotelu Continental i zarezerwuję pokój. Teraz to wszystko robi się online. Zadzwonię do hotelu i poproszę panią o... Zależy mi na ładnym widoku Manhattanu, więc to ósme piętro myślę, że będzie stosowne. Okej. Pani generalnie bardzo jest asertywna w pomyśle tego, że to jest ósme piętro. Wie pan co, bo ósme piętra to niestety są raczej apartamenty długoterminowe dla naszych specjalnych gości. Ja bym panu zaproponował na przykład przepiękny suit na dziewiątym, dziesiątym piętrze. Dziewiąte brzmi okej. Pomoglibyśmy wcześniej ustalić, czy na przykład są równo, żeby powiedział... Jeśli poda numer ten, który ona ma tylko piętro wyżej, to generalnie te schematy mieszkań powinny być równoległe, nie? Bo generalnie tak się buduje te ściany, wszystkie piony, a tym bardziej, że budynek jest trójkątny, to nie jest takie, że każdy sobie robił swój design. Mogą być różne rozbieżności, ale generalnie... Jeżeli mamy numer tego pokoju, to ja sprzedam tej babie, że wiesz, że jestem po prostu przesądny i zapytam się, jakie numery pokojów na dziewiątym piętrze są dostępne i wybiorę ten bezpośrednio nad człowiek stary. Mam swoje dziwactwa. No. Ty pokojów też mogą być dostępne. No dlatego jak gdyby taką małą retrospekcją zanim zadzwonił, to przygotowaliśmy się na wynajem. No, tak. Okej, okay. Słuchajcie, ale to dla mnie to brzmi bardzo, bardzo sensownie, nie wymagając jakiejś, nie wiecie, bardzo szalonej wiedzy. Panie doktorze, oczywiście, proszę tylko numer karty kredytowej i już robię panu rezerwację. Kiedy pan chciałby być u nas w hotelu? Od jutra powiedzmy dwie noce z możliwością, jeżeli będzie możliwość ewentualnego przedłużenia, to za dwie noce będę informował. Oczywiście. Zapraszamy w takim razie do Continentala. Czy zapisać pana na jakieś usługi spa? Masaż?
Na razie się wstrzymam. Zobaczę katalog, jak przyjadę na miejsce i zobaczę, jak moje obowiązki pozwolą mi na tego typu przyjemność. Rozumiem, dziękuję bardzo. Czekamy na pana w hotelu. Rozkłancza się. Jakby wiesz, że z twojej karty zjedzie pokaźnej sumy kwota, jakby, bo to po pierwsze jest Dolny Manhattan, to są faktycznie miejsca, które kosztują dość dużo. Wolałbyś te pieniądze przeznaczyć na leczenie swojej wnuczki, niż wydawać je tak po prostu na sprawę, która jest trochę z boku. Tak, ale z drugiej strony jestem bardzo dużo w stanie zrobić, żeby to się skończyło, żeby dali mi spokój i żeby mógł wrócić do swojego normalnego życia. A jeżeli mogę to zrobić za pomocą, nie wiem, wyczyszczenia $1000 z mojego konta, be my guest, tak? Pewnie. Oni blokują ci na pierwsze dwie noce. Kiedy jesteś na recepcji i będziesz tam podpisał papiery, maźniesz tylko, dostaniesz papiery, karta kredytowa tak naprawdę się zgadza. Wiele rzeczy nie jest potrzebnych. Ale teraz powiedzcie mi, wjeżdżasz tam sam, wjeżdżasz tam z wszystkimi naraz, panowie? Ja myślę, że pojadę tam sam. Zresztą myślę, że jeżeli nam się to wszystko uda, to ja po prostu mój kontakt, któremu ewentualnie będę zdawał raport, najzwyczajniej w świecie powiem, że wydałem swoje prywatne pieniądze i halo, nie? Ale jadę tam sam i myślę, że po prostu reszta kolegów jakimiś interwałami tam się pojawi w tym moim pokoju, żeby nie zwalać się tam tą przysłowiową kupą tak naraz, nie? Dobrze. Więc wyobrażam sobie, że jest godzina 19. Ostatni z was puka do drzwi pokoju, który wynajętego przez doktora Fischera. Otwierają się drzwi i widzicie przestrzeń apartamentu. Apartament jest trzypokojowy. To znaczy, że jest potężny salon, jest oddzielna sypialnia z widokiem na zewnątrz, na Manhattan. W tym wszystkim oczywiście jest cały fragment potężnej łazienki, taki drobny aneks kuchenny, który wychodzi na salon, w którym gdyby ktoś miał potrzebę, no właśnie, skorzystać to można. Natomiast sam pokój bardzo mocno w klimacie hotelowym. Drogie meble, ładnie pachnie, jest czysto. Wszędzie po drodze słyszeliście muzykę, widzieliście obsługę, mieliście boja hotelowego, konsjerża, ludzi na recepcji. Goście również są ubrani ekskluzywnie w garnitury, drogie kiecki, płaszcze. Większość z nich to biznesmeni. No i może nawet troszkę od nich odstajecie, ale to nie ma znaczenia, bo jesteście już w pokoju. Panowie, kolejny krok. Co dalej? Jak chcecie to rozegrać? Czy jesteśmy w stanie na przykład, to już jest bardziej pytanie do Jace'a, za pomocą jakichś podsłuchów, kamer, pluskiew, czy czegokolwiek innego ustalić, czy pani Cleo jest w tym momencie w pokoju? Znaczy ja chciałem zrobić po pierwsze kamerą. Po pierwsze to podchodzę do okna. To są okna hotelowe, tylko uchylają, czy normalnie można je otworzyć? One się tylko uchylają. To jest, wiesz co, w tym budynku, tak jak patrzę na niego, to nie ma. Ani po lewej, ani po prawej stronie. To jest bardzo stare budownictwo, więc są takie apartamenty, które mają po prostu okna. A te okna same z siebie też są uchylane. Są dostosowane. Tak. Mhm. Okej. Okay. A no to po pierwsze zajrzeć do pokoju małą kamerą. No nie powinno to. Bo nikt nie siedzi, nie gapi się cały czas w okno, czy nagle tutaj przez samym pod sufitem zagląda jej kamera. Po drugie, mogę zawsze najpierw trafić piętro niżej i zostawić podsłuch pod drzwiami. Dobra. Czy panowie, któryś z was... W takim razie przy tym podsłuchu siada i będzie słuchiwał. Ja. Dobra. Słuchawki na uszy. Umiem. Włączony sprzęt od Jace'a. I słuchasz, co słychać. Po pierwsze słyszysz jakieś kroki co jakiś czas, które się pojawiają.
Nie, ale tam przerwałem, przepraszam komuś. Nie, bo chciałem tylko zadeklarować trochę w retrospekcji, że docierając do pokoju sprawdziłbym po prostu, gdzie tu są pomieszczenia dla obsługi, wiesz, jak to wygląda po prostu taki plan pomieszczeń. Podejrzewam, że to by był odruch dla gościa pracującego w terenie. Jakie są drogi ewakuacyjne? Mhm, jasne. Miałeś ogarnąć też tą kartę, nie? Dlatego się rozglądam, co jestem w tej kwestii zrobić. Dobrze, ale ja mam jedno pytanie. Jak to przybliży nas do finalnego rozwiązania tej sprawy? No spróbujmy się dostać do jej pokoju. To jest chyba... Nie. Jak ta osoba, ten person of interest, przybliży nas tego, że mamy człowieka martwego w kostnicy i tajemnicze morderstwa sprzed 100 lat. Wielką no jeszcze nie wiemy, no co chcesz usłyszeć? Co się spodziewasz usłyszeć? No chcieliście kurwa wejść do tego jebanego pokoju. Ale nie. Ja się pytam o konkrety. Jak ona nam pomoże? To, że tam wejdziemy, sprawdzimy ślady. Nie potrzebujemy jej. No tak. I nikt nie chce mieć z nią nic do czynienia, przynajmniej póki co, bo jak ją wyjmiemy teraz, to chuj z tego będzie, bo ona się potem zapadnie pod ziemię i nigdy jej nie zobaczy. Albo umrze. Chcecie mieć na imieniu kolejną osobę. No, czy jesteśmy w stanie na przykład poprzez naszą współpracę z Deltą zarequestować jakiś taki safe house, żeby oni zaaranżowali jakoś to przesłuchanie, jeżeli na przykład byśmy ją gdzieś zawinęli, tak? Panie doktorze, ja bym bardzo odradzał transportowanie kolejnej porwanej osoby. Nie umiecie tego robić. Jak okazała... Dyspozycja człowieka z Delty była prosta. Próbujcie trzymać low profile. No. Tak, dlatego właśnie pytam się, czy... Delta nie jest organizacją, która nam pomoże. Delta nas... Ale może to zrobić za nas, gdy będziesz miał... Gdy powiemy Delcie, że to jest ta osoba odpowiedzialna za to, to oni się zajmą tym, żeby rasa dobrze ją wyjął. Albo was poproszą, ale to jakby no... Tak, ale potem będziesz musiał się oglądać przez ramię przez całe życie, bo ich okłamałeś. Tak jakbyś kłamał CIA. Jesteś gotów na to, żeby kłamać CIA? Na nią całe dossier, że to ona, albo nie ona? Na razie jeszcze całe wasze dossier jest pod hasłem, że jest ma mieszkanie i że jest żoną człowieka, który wyjechał. W sumie nie, weź się zamknij na chwilę. Panowie, no konkretnie, bo leci czas. No, wiemy, że zaciera ślady po tym, jak zniknął tam. No, inaczej. Plan. Złamane drzwi. Nie będzie. Bez złamywania drzwi. Dwa rzuty na alertness. Rafał i Tofik. Dobrze. Bo jeden nasłuchuje, a drugi szukał tam różnych rzeczy. Tak. I potrzebujemy do tego kartę, żeby zrobić to na czysto, żeby nikt się nie skapnął. Plusiki jakieś? Wiesz co, nie. Bo generalnie to jest też nasłuchiwanie na poziomie, wiesz, masz jedną wtykę, która jest na zewnątrz i próbujesz nią posłuchiwać różnych rzeczy, więc na płasko. No bo... Ja mam sukces, bo ja znam się na swojej pracy. River, nie widzisz żadnych sprzątaczek. Ten poziom, o którym mówimy, jest poziomem mocno prywatnym i kiedy próbujesz, wiesz, sprawdzić ten ósme piętro, to faktycznie... No to trochę inaczej, nawet wiesz, inne wykładziny, trochę inny styl mają same drzwi, same takich mieszkań. To wasze jest takie mocno apartamentowe, hotelowe dla gości, to się czuje, kiedy nawet wchodzisz, zapach, wiesz, chemii, która jest używana, pachnie tam inaczej. Na tym ósmym jest bardziej przytulnie, bardziej domatorsko, coś takiego. Nie no widzisz tam... Można tam wejść bez problemu, tak, nikt cię nie zatrzymuje, jak tam... Wysiądę tam z windy i na przykład przejdę się korytarzem, tak? To ja myślę, że to jest jednak starsza winda, taka analogowa, która pomimo tego, że masz kartę, nie wymaga od ciebie przekładania, wiesz, że możesz wjechać tylko na swoje piętro. Więc wydaje mi się, że tutaj jesteście w stanie to zrobić. Natomiast
Madani, ty słuchasz bardzo, bardzo czule, wiesz, tam są rozmowy, natomiast cały czas próbujesz złapać, co się dzieje. Słyszysz kroki, słyszysz, że ktoś się zatrzymał pod drzwiami, o których macie dźwięki. Po chwili jest odgłos pukania do drzwi. Słuchaj, kroki po drugiej stronie. Słyszysz po hiszpańsku, jak dwie osoby rozmawiają. Mówią, pada słowo seniorita. I teraz pytanie, czy masz hiszpański, czy ktokolwiek z nas ma hiszpański? Ja mam hiszpański. Ja, ja nie, no, ja wstawiam Lopezowi po prostu słuchawki na ten. Na uszy, nie? No, bo pół ucha mu dasz do słuchania. Słuchaj, jak tam twój hiszpański wygląda? Znaczy, dobrze, mam z hiszpańskiego... Piątkę. Tak, piątkę. 40 mam w hiszpańskim, czyli spoko. Że umiem. Więc nie? Słyszysz dwie hiszpańskojęzyczne kobiety. Mówią po hiszpańsku. Mówią, czy seniorita jest, czy coś się, czy jest w porządku, czy czuje się dobrze. Ta druga odpowiada, że jak najbardziej tak, że podała wszystkie, że wszystko podała tak, jak było zaplanowane i że życzy jej spokojnego wieczoru, przyjdzie po niej, do niej na zmianę rano. Tak jakby okay. Wymieniała się z dziewczyną, no to służąca. Opiekunka, albo opiekunka, albo kto nie ma 19 lat. Nie, nie, ona ma 20 kilka, więc jakby... Albo... No, może jest chora i ktoś się nią opiekuje tutaj. No, więc to już jest coś do zbadania. A inna rzecz, jeśli chodzi o to ósme piętro, jak nie znalazłem sprzątaczek i to się wydaje, że to jest ktoś tu bardziej na dłuższy okres czasu mieszka i niekoniecznie tam... obsługa pokojowa tutaj się dostaje do tych apartamentów regularnie, to sprawdziłbym po prostu, jak się tam wchodzi. Czy to jest zamek magnetyczny, czy jest taki na klucz? Po prostu bym się rozejrzał, zamek jak wygląda to. Jest... Nie, nie. Zamek jest zdecydowanie magnetyczny. Jest cyfrowy. Okay. Znaczy, czy nasz kolega technik Jace byłby w stanie na przykład stworzyć, no nie mówię jakby skeletonki do wszystkich drzwi, ale coś, co by było w stanie ten magnes jakoś rozmagnesować? Ja mam nie wiem, pytanie, jak bo mam trochę w Sigint, w sensie mam 40, więc chciałbym zapytać, czy jak mamy czas, to mogę po prostu sobie zapisać model jakiś, wiesz, jaki to jest rodzaj jakiegoś czytnika, tak, i próbować zamka, znaleźć po prostu wrócić do pokoju, do znaleźć systemu. Dokumentację, znaleźć jakieś na forach, jakie są problemy z tym, żeby sobie zapewnić jak trochę łatwiejsze. Tak. No to tak chcę zrobić, tak. Że jak się rozglądam, to sobie okej, i wrócę do Będzie pokoju inaczej. I zacznę szperać w tym temacie. Masz dwie opcje, dam ci dwie opcje. Jedna z opcji jest taka, że możesz spróbować rzucić na Sigint już teraz, ale bez modyfikatorów dodatkowych. No. Albo... Ale jak ci nie uda, to znaczy, że kurwa, to jest system, który jest bulletproof i faktycznie bez karty i bez systemu tego nie zrobisz. Albo czekasz do rana, bo ja ci dam ten czas, żebyś mógł sobie popracować, szukać, to są twoje bonusy i dam ci plus 20 do Siginta. No to poczekam do rana, w sensie powiem, że no okej, spisałem sobie, nie wiem jeszcze, czy będę w stanie się tam włamać, ale przeszukam dokumentację, fora i zobaczymy, czy to, co tam piszą, da się zastosować. To, co robicie, jest bardzo ważne, to jest obserwacja. Ona w pracy jest ważna. Oceniam swoje szanse na sukces w okolicach 60%. No. Ja zapytam tylko o jedną rzecz. Całkiem duże szanse. Madani, bo ty byłeś w pracy dzisiaj cały dzień. Szukałeś rzeczy o Robsonie. I co napisałeś żonie? Że czemu ci nie będzie po południu w domu znowu? Czy mam obserwację? Nie będzie mnie przez kilka dni. Będę musiał się wymieniać z kumplem, ale będę wracał. Jak będę to rzuć na charyzmę. Bo znowu okłamuję żonę. Nie mówię jej całej prawdy. A to chyba trochę lepiej. 20. Masz na myśli, że trochę łatwiej kłamać, jak się ten splata prawdę. No. To lepsze prawda. Nie udało się. Nie. Chyba, że mam plus 20. Nie, nie masz. Nie masz.
No ale nieważne. Powiedziałeś jej to. A ona... Jak zwykle. Dała ci całusa, dała ci kanapki. Powiedziała, żebyś na siebie uważał. Panowie, czyli co? Całą noc, ten nasłuch i walka z systemem operacyjnym, z próbą wytworzenia karty. Nad ranem River. W końcu stwierdzasz, że... Halo. A ty co? No kamera, która miała sobie zjechać raptem tylko piętro niżej. I przez okno chciał zaglądać. Przez okno zaglądać. A druga rzecz to sprawdzenie w ogóle wejście przez Wi-Fi hotelowe, żeby wejść do systemu, bo jednak może rzeczywiście admin jest wystarczający. Nie, admin to nie jest wystarczający do systemu, to na pewno. Ale generalnie to, co mogę podrzucić, z tyłu, byliście tam wieczorem, zasłony do pokoju są zasłonięte. Kiedy kamera próbuje zjechać z tyłu, po drugiej stronie widzisz, że pali się telewizor i leci jakiś... Widzisz jakieś domki, jakąś plażę, nie masz pojęcia, co to za program. Nie wiem, czy takiej pierdoły oglądasz. Czy to jakieś reality show gdzieś na plaży u kogoś. Ale leci właściwie przez cały wieczór. Nawet do późnej nocy. Na jakimś kanale takim, wiesz. Rozumiem, że tak. Że będę miał czas, to będę tego szukał u siebie. Mhm. Druga rzecz, czy coś w standardzie są laptopiki albo inne rzeczy. Coś, co ma kamerę. Ale co ma system do, coś, co ma system, do którego można się włamać. Słaby punkt. No, jak ludzie z mojej pracy... Tak. Mówią, że jeżeli jesteś wpięty w sieć, która jest źle zabezpieczona, tacy ludzie jak Joyce mogą ci zrobić wszystko. Ale Cohen powiedział, że nie ma. Powiedziałem, że nie ma tego, więc jeśli chcesz cokolwiek się jeszcze włamywać, bo tutaj jakby Jace nie rzuca niczego, to ten twój rzut na computer sciences to jest coś, co możesz próbować zrobić, bo Sigint w tym wypadku zostawiłbym naszemu specjaliście od Sigintu. Chyba, że mogę pomóc mu po prostu doradzając, jak obejść niektóre mniej komputerowo, windowsowo, systemowe rzeczy, a takie bardziej stricte routerowe, bardziej stricte takie elektronika i szyfrowanie. Znaczy, jeśli mogę mu z tym pomóc i dać mu tym przewagę, to najlepszy chętnie. Byłby Sigint, tak, więc jeśli chcesz rzucić, powiem inaczej. To ja mogę rzucić i dowiedzieć się, czy mogę mu jakąś radą pomóc. To będzie ok? Może tak być. To będzie oddzielny rzut twojego Sigintu, który będzie tym finalnym. Rivera ci nie może pomóc, możesz rzucać na Sigint albo na Computer Sciences, który wybierasz. Komputer science. Poproszę o rzut. Failure. Nie, jakby nie idzie. Jakby próbujesz to zrobić, ale wiesz. Tak, ale niewiele brakło. Goni was czas. Jest, za mało już, czasu. Dotarłeś do tego punktu. Jest survival. 15-16 sezon i leci właśnie odcinek po odcinku. Survival Africa. Gdzieś w środku jakiejś pustynno-dżunglowej, wiesz, przestrzeni leci. Czekaj. Po angielsku czy po hiszpańsku? Jest po angielsku, bo to jest amerykańska. Stój, poczekaj. Gdzie to jest kręcone? W Etiopii. Wrzucam w neta. No i mówią generalnie w Etiopii. Jakiś kurort wynajęty, postawili tam budki, podzielili na zespoły. Tak. Mamy tego, ja szukam tego kurortu. Bo mamy człowieka, który jest w Etiopii. On ogląda albo z czystego sentymentu, co daje nam informacje na temat jej profilu psychologicznego. Albo ogląda swoje. Albo on tam jest. No to zobacz listy uczestników. I listę ludzi odpowiedzialnych za robienie tam rzeczy, techników. Napisy, te sprawy. Okej. Okay. Schodzi kilka minut. Żaden z uczestników nie nazywa się Jones.
Jak wprawdzie jest kilku czarnoskórych, ale żaden z nich nie wygląda w aktach, przynajmniej w papierach, jako Jones. Jeśli próbujesz sprawdzić techników i obsługę, faktycznie jeden z asystentów producenta nazywa się Jones. Dajesz mi Daniel go? Jones. Wilson. Jeszcze raz. Ty go znajdziesz w tej magicznej skrzynce, która jest obecnie oknem na świat, a ja nie za bardzo umiem jej obsługiwać. Ale co chcesz? Chcesz profil tego typa na IMDb czy kichuj? Nie wiem, chcę informacje operacyjne, ile tam będzie, od kiedy tam jest. Dobrze. Dlaczego się załętał do tej ekipy? To ja poświęcę resztę koloru na serial i. Dobrze. Będzie ci bardzo ciężko. Bardzo ci bardzo znaleźć ciężko informację o takich dość drużonych elementach. Nie jedziemy. Tylko że opowiednik amerykański. Miłej lektury. Panowie. Więc poproszę o ten rzut na Sigint. River, masz specyfikację, masz wszystkie, że rzucaj. Okej. Okay. Zrób tą kartę. Sigint plus 20. Po bandzie. Słuchaj, mogłeś rzucić 2% mniej. Mogłem też rzucić 4 więcej. Udaje ci się w końcu. Ale wiecie, że ona prawdopodobnie nie opuszcza pokoju hotelowego. Tak zakładamy, tak. Ciekawe, czy jej coś dają. Te cholerne... Panie doktorze, a pan co robił? On się w końcu wyspał. No, szczerze mówiąc, nie bardzo mi przychodzi do głowy, w jaki sposób ja tutaj operacyjnie mógłbym się jakoś przydać tej nocy. Być może po prostu przejadę się na to 8 piętro, przejdę się dookoła po tym hotelu, tak żeby zobaczyć, nie, jak to wygląda. Może przechodząc obok tego pokoju, wiesz, stanę. No, ale nie będziesz tego robił całą noc. Nie. Więc i tak, dopóki on nie zabije tej karty, tam nic się nie stanie. Do rana, do prawie 8 rano, nie będzie dźwięku, aż pojawi się znowu stukot stóp, znowu pukanie do drzwi, a potem znowu hiszpański język. Ja sobie zapisuję godzinę. Przygotuję być może za to, jeżeli rzeczywiście planowalibyśmy wchodzić do tego pokoju w jakiś sposób, to przygotuję te środki nasenne w zastrzyku, tak żeby można było je komuś podać i wyłączyć go po prostu, nie? Niech to będzie gotowe. W razie czego. A ja pozostałych panów proszę o rzuty K6, bo tyle tracicie siły woli. O? Czasami tracicie siłę woli w związku z wyczerpaniem, fizycznym wyczerpaniem. To powoduje, że wasze ciało jest fizycznie bardziej zmęczone i jednym z takich elementów jest właśnie Night Without Sleep. To jest K6 Willpower. Więc aktualne Willpower, które wam się powinno zresetować na początku tej sesji. Jeśli mieliście jakiekolwiek straty z poprzedniej sesji, to wyzerujcie sobie Willpower, w sensie, że mieliście równo, wiecie, tam 12-13 punktów i odejmijcie teraz te wyniki, które wam się wyrolowały. Madani, ty musiałeś słuchać więcej. Rivera, ty faktycznie pracowałeś umysłowo bardzo, bardzo mocno. To widać na tych rzutach, że los wie, że ciężko pracowaliście tej nocy. Jace przeglądał przede wszystkim strony internetowe i oglądał seriale. Tak. Survivora z Etiopii. Sporo z tych rzeczy dowiedziałeś się, natomiast wiesz, nie do końca wiesz, co, kiedy to sprzedawać. Zostawmy to sobie na później. Dobra, ale co jak już mamy o tą obserwację, wiemy, że się zmieniają te pokojówki, to zanim tam wpadniemy, to co chcemy zrobić z tym, że ona siedzi w domu i ma zmieniającą się ekipę? To ja idę do pracy, a wy jak wymyślał zrobić, to mnie zadzwonić.
Przerzucę się jeszcze przez dom. Już by mnie żona zobaczyła. I ja zobaczył żonę. I się o... na tej 30. Dobrze. No. Ten czas będzie wam upływał. Więc szybko, już nad stołem, już bez postaci. Konkrety, panowie, jak to robimy, bo ta sesja leci i leci. I nie jesteście o wiele bliżej do jej rozwiązania. Ja jestem za tym, rozwiązania. Żeby zatrzymać jedną pokojówkę i albo kogoś przebierzemy. Mamy za mało trochę czasu, bo nie wiemy, czy one czy się... Chcesz kogoś z nas przebrać za pokojówkę? Wiesz co? One są wszystkie hiszpańskojęzyczne. Mam nadzieję, że to mi da jakiś fajny huk w rozmowie z nimi. Wiemy, o której godzinie się będą zmieniać. Ja chcę być przypadkiem w windzie. Przypadkiem w windzie, kiedy następna zmiana będzie szła. I po prostu zagadać do babeczki. Zobaczyć, jak ona wygląda, bo podejrzewam, że nie jest to, wiesz, w mundurze obsługi hotelowej. I po prostu zagadać, tak? Humintem z niej coś wyciągnąć, na przykład, tak? No, tak. A z drugiej strony możemy wrócić do tego tematu poprzedniego i próbować wyciągnąć panią Jones na spotkanie i mamy mikrofony, mamy dużo czasu, możemy przełożyć mikrofony, tak, żeby słychać, co się dzieje w pokoju, możemy dokleić do szyby mikrofon, możemy wpierdolić go w wentylację, możemy zrobić, nie wiem, 150 innych rzeczy, tak żeby zacząć słuchać, co tam się konkretnie dzieje w tym pomieszczeniu. Jak dasz radę zrobić mikrofon do szyby, to zajebiście, a ja jeśli mogę odrobinę zretkonować, to chyba, że jeszcze nie wiemy, to nieważne, bo myślałem, że już rano mogę zmienić. Chociaż nie, będziemy słyszeć, że się zmieniają. Więc ja po prostu wsiądę do windy, żeby chwycić tą, która chodzi, tą zmęczoną. Może jak jest zmęczona, to jej się coś wyślizgnie, może coś zagada. Mhm. Więc tak to będę chciał rozegrać. Czyli mamy rzut na humint, mamy znowu jeszcze lepsze słuchanie, tak? I mamy próbę umówienia się, zresztą to ty chyba, Andrzej, miałeś. Znaczy nie wiem. Tak, wyciągnąć tą typiarę, no bo to też nam coś da. Możesz powiedzieć, że ona się nie może. Czy ktoś z nas na przykład ma takie skille, żeby... Okej, po prostu mówiąc brzydko, pierdolnąć ten identyfikator gdzieś z jakiegoś klipsa w tej windzie fiku-miku, tak żeby się nie zorientowała? No ja myślałem, że to fika, że Rivera. Znaczy ja wiem, jak się włamać do tej bramki, tak? Do tych drzwi. Po prostu wiem, jak tam wejść. Nie muszę nic jej robić. A, nie potrzebujesz karty, tak? Dobra. Okej, to poczekaj. Musimy wyczyścić tą typiarę tam jako. Tak. Albo się dowiedzieć, że ona jest pierdolnięta. Może pokojówka będzie odchylała zasłony i uda się zrobić, tak? No co, na razie chcę właśnie rano po prostu zjeżdżając rano w windzie złapać po prostu pokojówkę. Pomysły? Czy z tego nasłuchu i obserwacji wynika, że ta pokojówka, czy opiekunka, czy ktokolwiek to jest, przebywa z nią tam cały czas, tak? Tak, jedna jest ciągle w mieszkaniu. Trzeba ją po prostu jakoś wykurzyć. No, a wychodziła przez całą noc w ogóle gdziekolwiek? Do sklepu, do łazienki, nigdzie? Nie. Żarcie i tak przyjeżdża, nie? Można do żarcia, żeby miała. Okej. Okay. To mogę powiedzieć, jak wrócę? Nie wymyślicie nic? To mam plan. Jak? Już się boję, ale spoko. No, na razie może dowiedzmy się, co w tej windzie. Jaki kurwa sprytny. Rzucaj na humint. Spryciarzu. Hiszpańskojęzyczny. Czy mogę mieć jakiegoś bonusa, że zagaduję do niej w jej języku? No, plus na charyzmę. Rzucasz na charyzmę. Plus ode mnie. Zamiast na charyzmę, to jest tak jakby twoje, wiesz, bycie właśnie in charakter. Jak bardzo jesteś taki przyjazny, wiesz, że pani faktycznie może chcieć z tobą rozmawiać. Jak bardzo, wiesz, jesteś dla niej trochę atrakcyjny, trochę godny zaufania. Więc masz tą charyzmę. Kłaniasz się, widzisz, że jest zmęczona, zdajesz 2-3 pytania, może nawet po hiszpańsku. Ona się uśmiecha, że mówi, no, że
praca, ale jest zadowolona. Ale wychodząc z hotelu praca, to pani, bo nie ma pani uniformu, to co pani tu robi? A ona wyciąga taką małą, pokazuje ci spod swetra, że ma kartkę. Jest jakaś firma medyczna i ona mówi, że jest nurse. Ona jest medical assistant. Pomaga chorym. Opiekuje się kimś. Ktoś tu chory jest w hotelu? Jakiś starszy, tak? No, dziewczyna. Seniorita i potrzebuje pomocy. No to zajmujemy się. Super, no potrzeba takich ludzi. Może kawałek panią odprowadzę. I tak zagadam na niej po prostu, że no bo ja tutaj po drodze, bo tam na siłownię akurat idę. I tak no pozagaduję, czy się dowiem po prostu, co jej jest, tej dziewczynie. Czemu młoda dziewczyna musi siedzieć w pokoju, no? I czemu potrzebuje opieki medycznej, stałej? Senioryta jest w ciąży i nie może się ruszać, bo to zagrożenie jest dzieciątka. Nie może wstawać z łóżka. Okej, no to faktycznie nieprzyjemna sprawa. No pogadam z nim tam jeszcze chwilę, że no tak pochwalę tak trochę o pogodzie, trochę taka gadka szmatka, żeby jej to jakoś nie zostało w pamięci, że koniecznie gadaliśmy o tym, co jest tej dziewczynie. Wiemy. Ona zostanie z takim wrażeniem bardzo pozytywnej, ciepłej rozmowy. Byłeś miły, odprowadziłeś ją jeszcze przez chwilę, bo szedłeś w tym samym kierunku. Zawsze to raźniej, przyjemniej. A zwłaszcza, że dałeś na niej dobre wrażenie. Ale ona idzie, w tym samym czasie jej zmienniczka jest w mieszkaniu. A ty po jakimś czasie rozumiem, że wrócisz. Przekażesz twoim kolegom to, co się dowiedziałeś. Czas będzie upływał. Jak się nazywa firma? Szukamy. Tak, no właśnie z może firmy. Będzie miała tym razem pielęgniarza. Znajdujecie firmę, dokładnie tą, którą powiedział River. Sporej wielkości prywatna firma na prywatnym ubezpieczeniu. Różnego rodzaju usługi świadczy, od opieki nad osobami starszymi przez osoby niepełnosprawne, różne. Taki personel asystujący różnego rodzaju. Moja propozycja, jeżeli one się zmieniają w stałej godzinie, po prostu zorganizować uniform, przyjść 2 godziny wcześniej, powiedzieć, że akurat tak pociąg przyjechał i jestem wcześniej, możesz sobie wyjść wcześniej do domu i mamy to. No można spróbować tak, tylko kto będzie tym pielęgniarzem? Ja? Ktokolwiek to poda, po prostu podejdzie, powie spokojnie, pierdolnie tym środkiem nasennym od naszego doktorka, a panienka pójdzie spać, przegrzebie się cały apartament. To myślałem, że może przechwycić następną, w sensie przyjeżdża zmienniczka, my jej podajemy ten uspokajający, ja wchodzę na jej miejsce. Powiem, że w ostatniej chwili anulowała, będę miał nawet tą plakietkę z firmą, o ile nie była imienna. No, a jak była, to zrobię tak, że będzie wystawać tylko tam fragment z nazwą firmy, nie? W kieszeni. No nie wiem, no jakoś spróbuję to sprzedać. Albo możemy po prostu ubrać na przykład Jace'a albo Madaniego w taki uniform i tak jak mówię, po prostu przyjść 2 godziny przed zmianą, powiedzieć, że jestem nowy, a nie chciałem się spóźnić i przyjechałem za wcześnie, no to możesz się zbierać do domu wcześniej. A jak przyjdzie tamta, to powiedzieć, o już jesteś super, to ja spierdalam. I mam albo trybę. Jestem wcześniej, ale jestem nowy, nie chciałem się spóźnić, może pokażesz mi co i jak, nie? To się albo może od razu dowiemy co i jest. Albo jestem nowy, popierdoliły mi się miejsca po prostu, nie? Wiesz, panowie, no? Konkrety jedźmy dokładnie tak daleko idące. No. Dokładnie tak robimy. No dobra, to kto z nas jest najbardziej przekonujący? Chyba kto ma najwięcej charyzmy? Ja z moją 12 smutną w charyzmie? Ja mam 14. Tak, ja albo doktor. Ale teraz tak.
Naprawdę chcecie tam wejść do kobiety, która ma zagrożoną ciążę i robić takie rzeczy? Ale przecież nikt jej nic nie będzie robił. No jest zamieszana w chujowe rzeczy, no to, że Sewer zdobyła w międzyczasie dziecko, no to postaramy się go nie uszkodzić, nie? Tak, bo ja słyszałem, że zupełnie co innego, jak tu stoję. Ale siedzisz. No to co słyszałeś? To będziemy wstrzykiwać komuś środki nasenne? Nie, no tak, tym pielęgniarką. I co, i będziesz przeszukiwał mieszkanie z Leo w środku? I ona będzie słyszeć? To będzie tak przeszukiwał, żeby ona nie słyszała. Chodź. Dawaj plan. Chodź. Idę na ósme piętro. Pukam. Tak, chciałeś mieć plan, bo teraz to robienie swojego zamiast ich to nie jest do końca, wiesz, fair. Ale poczekaj, bo ja się nie dam zaprowadzić na ósme piętro. Jak ty mnie spróbujesz wyprowadzić z apartamentu, to... Ja na dół. Zapukam do jej drzwi. Wsiądziemy i porozmawiamy. Jeżeli ktoś, kto będzie grzebał po tym pokoju, zasugeruje jej, że lepiej, żeby odpowiedziała na nasze pytania, bo wiemy, w jakim jest stanie i coś mogłoby się jej stać, to może wtedy będzie chętniejsza do rozmowy. Ledne niczym ściana, nie? Macie bardzo dziwne i ciekawe podejście do psychoterapii, ale kurwa nie chciałbym trafić na takiego psychoterapeuta. A ja chciałbym mieć z głowy tą sprawę. Nie jestem tutaj Supermanem i wujkiem świętym Mikołajem, tylko zamierzam zrobić to, co mam do zrobienia. Ona jest tylko człowiekiem. No nie wiem. O ile? Ciążą? Mężem, tak, który jest w Etiopii? I z beczkami do rozkładania trupów w piwnicy w mieszkaniu, które kupiła. Tak. Może to tylko z tych okoliczności? Na pewno. No, sama ich tam nie przyniosła, no jak tu leży cały czas, no to na pewno, ale... Ale z jakiegoś powodu kupiła to mieszkanie, tak? I wysłała tam swojego kumpla, nie? Tak jak nam ktoś każe robić rzeczy, których do końca nie rozumiemy. Ciszej, kurwa, to się niesie. Jeżeli chcesz poświęcić się dla tej kobiety, która jest piętro pod nami, to proszę bardzo, ja nie zamierzam. Słuchaj, jak chcesz tam iść z nią pogadać, no siłą cię nie będę powstrzymywał, ale powiem ci, że będzie mi naprawdę kurwa przykro, jak będę musiał z któregoś dachu cię ostrzelić na następny rozkaz. Pukam. No i cały plan. Rzeczaj. Jesteśmy dorosłymi graczami. Graczowcami. I w trosce o BHS naszej grupy. Panowie, nie ma tak, że pukam, bo reszta się nie zgodziła, ja se pukam, bo moja postać by tak zrobiła, albo bo ja tak chcę. Musi być konsensus tego, co się ma zdarzyć, więc nie ma, że on puka, chce, żebyśmy dogadali się nad stołem, że to jest droga, którą wybieramy i się na nią zgadzamy, a nie, że jeden z nas po prostu coś zrobił, w związku z tym cała reszta stoi przed faktem dokonanym i chuj bombki strzelił. Zdecydujmy się na coś, bo jest już do 2011 i fajnie byłoby dojść do jakiejś konkluzji dzisiaj. Ja, moje teamy grają niezależnie. Co i wy im przekażecie, to jest wasza sprawa, ale to jest wasz czas jako graczy. Jeśli go zmarnujecie, to jest jakby up to you. Ja bym chciał... Ja bym chciał wyciągnąć w trakcie tej rozmowy, w której Madani się tak uniósł i stwierdził, idę to zrobić, kurwa, po swojemu. Chciałbym spróbować, czy to humintem, czy tą charyzmą, czy cokolwiek. Chciałbym w jakiś sposób wyciągnąć od Madaniego, jak on to widzi. Nie, że pójdzie, zapuka i porozmawiamy sobie, bo w percepcji Rivera nie chciałbym, wiadomo, kobieta w ciąży jest celem w ogóle takim, że no nie ruszać, nie krzywdzić, nie zaszkodzić, ale jak jest to wszystko zamieszane, to nadpisuje trochę jej stan, bo to ona podjęła decyzję narażenia i siebie, i tego dziecka. Więc... Tak samo my wszyscy jesteśmy zagrożeni, tak? Pamiętajmy, że to jest baba, która w piwnicy miała beczki, w których rozkładano ciała, tak?
No nie, plus kałuże, która gryzła. I nie zakładał, jak się śpiewało jej. Nie zakładałbym faktu, że nic o tym nie wiedziała i to mieszkanie jej wpadło przypadkiem. I... Tak, szczególnie, że jak jej męża nie ma od dłuższego czasu, to ona musi przynajmniej pośredniczyć w tym, co się tam odpierdala. Nie znaczy, że chcę to robić. Ja, jeżeli jesteś policjantem, powinieneś wiedzieć, że intencji nie da się dowieść. Tylko czyny są, można dowieść. Sprawa dowodowa. Są działania operacyjne. Ciągnijmy ją na swoją stronę. No, ja pytam reszty. Czy ty sądzisz, że jesteś w stanie ją przeciągnąć na swoją stronę? Jeżeli ona jest zamieszana w mordowanie ludzi i rozpuszczanie ich w beczkach, to nie sądzę, żebyśmy byli w stanie przeciągać ją na naszą stronę, albo że cokolwiek to zmieni. Ja sekunduję tutaj doktorowi, bo nie uważam, że ktoś, kto jest w stanie uciec się do wielkich zanimowanych głów zjadających gliniarzy, jest w stanie się z nami dogadać i możemy tak jakby mu komuś coś zaoferować, co on stwierdzi. Nie, jednak zrobimy po waszemu, ja wydam to wszystko, co tutaj się działo. Pełna beczek z trupami. Dlaczego zakładasz w pierwszej kolejności, że to jest biedna, niewinna kobieta, która nie wie, co się w ogóle dzieje? No to nie jest pierwsze, co mnie osobiście przychodzi do głowy. Pierwsze, nie zakładam, że ona nie wie, co się dzieje. Zakładam, że wie i jest przerażona. No dobra, zrobiło ci się jej szkoda. No to ma problem. No. Czy bardziej ci jej szkoda niż twojej żony? Nie. Bo wiesz, że stawiasz je na szalach niejako. Słuchaj, jeśli będzie potrzeba, to mnie odstrzelisz. O, ja, tak? Ja będę strzelał do kobiet w ciąży, bo ty pójdziesz z nimi pogadać. Jego. A, ciebie. Będzie ci przykro, ale to zrobi. No pewnie, że to zrobię. Dla mnie? To rozsądne postawienie sprawy. Nie dobra, wiem, jak jesteś z tym pogodzony, to ja jestem whatever. Andrew? Ale ja nie rozumiem, jak brzmi plan. Badanie mówi, że pójdzie ją przekonywać, a ja mówię, że jak mu się nie uda, to następny rozkaz, który dostaniemy od zielonych, to będzie koperta ze zdjęciem tego oto oficera. I każdy z nas zostanie na kolejnego z nas, bo to przecież wszyscy razem tej kurwa jebaną... Sądzę, że próba przekonywania jej jest za dużym ryzykiem. Jeżeli to się nie uda, to jesteśmy po prostu w czarnej dupie, jesteśmy spaleni. Znika, zabierają ją stąd, chuj. Niczego się nie dowiedzieliśmy i koniec. Więc ja bym po prostu pakował się do tego pokoju, próbował ją przesłuchać, nawet grożąc jej w jakiś sposób, zebrał informacje i wypieprzał z tego hotelu. Miejmy to z głowy. Czekaj, to czy to się różni od tego, co ja zaproponowałem, oprócz tego, że jest pan, panie doktorze, gotowy ubrudzić sobie ręce? Jestem gotowy. To, co pan proponuje, to tortury. Jakie tortury? O czym ty mówisz? Ja nie zamierzam jej przypalać pięt nad świeczką. Zamierza pan jej grozić? Zamierza pan z niej wyciągnąć informacje? Jeżeli są informacje, które dotyczą ludzi rozpuszczanych w beczkach, to nie będę płakał nad tym, że ona jest w ciąży i że coś, że może się zdenerwować, jeżeli usłyszy jakieś groźby, tak? Ja rozumiem, to do tego już doszliśmy. Dobra, a może inaczej? Czym to się różni od porywania ludzi z mieszkań albo zdzielania ich kolbą pistoletów w tył głowy, kiedy leżą na podłodze? Bo nie czuję tej różnicy. Ja również nie. Bo ona jest w ciąży. Pan, kurwa. Może inaczej. Ona jest w ciąży? Jest bezbronna? Wyjdziesz tam. Druga nie. Druga rzecz. Ale nie wiemy, czy jest bezbronna. To jest tylko oficjalna wersja. Zostawisz tam pluskwy, zostawisz tam kamery i stąd wypierdalam. Czyli co? Ja tam wchodzę. Mamy jeszcze inny... Te 2 godziny przed czasem, tak jak rozmawialiśmy. Spróbuję podłożyć, co mogę i spadamy. Tak, bo mamy jeszcze inne sposoby. Ona nie jest naszym jedynym punktem zaczepienia przecież. To prawda, jeszcze możemy wyśledzić tego jej teścia. Spróbuj też z nią zagadać ewentualnie. Może jeżeli że faktycznie jest, jeżeli faktycznie jest albo jeżeli jest zmuszona do czegoś,
może poprosić cię o pomoc, albo coś wyczujesz. Dobra, dobra. Ja wiem, że doktorze, wychodzi to z dobrego miejsca, bo ty masz doświadczenie gadania z ludźmi, ale ja jako osoba, którą wysyła się w teren z karabinem i w pełnej zbroi taktycznej, niespecjalnie wiem, jak kobietę leżącą w łóżku w ciąży zapytać, a przepraszam tak przy okazji, czy umie pani tam śpiewać takie rytuały, że takie głowy wychodzą ze ścian i zjadają policjantów? Nie, no jeżeli będzie osobą, hipotetycznie. Jeżeli będzie osobą, która potrzebuje pomocy albo coś się będzie działo, to wyczujesz, że próbuję cię o nią poprosić. Wyciągam z torby mały douszny słuchawkę. Okej, okay, próbujmy. Ja podłożę w takim razie pluskwę i nie będę nic przeszukiwał, nikogo stresował. Jak już tam będziesz, to się rozejrzyj. Może coś leży na wierzchu. No. Może coś pizniesz. Ta rzecz, panie doktorze. Chcę zauważyć, że moje życie, odkąd kogoś porwałem, dzieliłem kogoś kolbą. Trochę szambo. To się zgadza. Ciekawe kurwa, co i ja mam. Otwieram drzwi tak, żeby mój najlepszy przyjaciel, który powiedział, że jeśli będzie trzeba, to mnie odstrzeli, ale będę mu przykry. Oj, najlepszy przyjaciel, nawet nie masz mnie w bondach. Turu, turu, tururu. Coraz bliżej. Będziesz Felix dla Jamesa Bonda. No nic, no to faktycznie zrobimy tak, jak wstępnie ustalaliśmy, no tam powiedzmy, bo planów było dużo, ale pójdę tam jako ten, powiedzmy, półtorej godziny czy dwie godziny przed czasem i będę zdenerwowany po prostu praktykantem. Więc idziemy w to. Dostajesz sprzęt, masz słuchawkę, możecie do niego mówić, ale generalnie on musi traktować to, że robi to, co robi. Pojawiasz się wcześniej. Tak? O ten moment. Mm-hmm. Zanim ta druga zmiana przyjdzie faktycznie, tak? Czy się pozbywacie tej dziewczyny jakoś? Pod... Nie, zanim ta zmiana przyjdzie, żeby nikomu tam... Ubranie, które one noszą, wygląda po prostu bardzo casualowo. To nie jest tak, że one mają bardzo medyczne te outfity. I faktycznie, gdyby mi kazać, że ma, to tym bardziej. Ubierasz się casualowo, masz wydrukowany znaczek, wiesz, z logiem ze strony internetowej, masz tam wpisane swoje imię, nazwisko, takie, wiesz, no wygląda jak tamten. I tamten, no nie ma żadnego ID ani kodu kreskowego, ale no taki masz. Może wystarczy. No, kod kreskowy mogliśmy z jakiegoś, kurczę, produktu z marketu. Tak, dokładnie. Nie słyszeliście, żeby ona czytnikiem czytała jakiekolwiek elementy. Mhm. Więc dobrze. W takim wypadku zacznijmy zabawę. Pukasz do drzwi. Pukasz do drzwi. Za chwilę po drugiej stronie słyszysz obcasy raz za razem, które stukają, które idą w twoją stronę. Wyciska się klamka i czujesz zapach kwiatów. Widzisz dziewczynę. Latynoskę. Niewysoką, krótkie włosy zaczesane do tyłu. Ona sama... Senior? Ja tak splotłem ręce na brzuchu, tak jakby, żeby nadać, że taki jestem zdenerwowany, pochylę się. Dzień dobry, Gabriel Perez. Ja zacząłem niedawno i miałem panią dzisiaj zmienić, ale pociąg przyjechał za wcześnie i jestem wcześniej i pomyślałem, że może zapukam i pani pokaże, jak tutaj i co, żebym nic nie schranił w pierwszy dzień, dobra? Próbuję być trochę mniejszy w tym, w tej framudze. Patrzy mega podejrzliwie na ciebie. Ja od ciebie potrzebuję rzut na charyzmę. Dam ci plus 20, ponieważ masz tą etykietkę. Wiesz mniej więcej, z jakiej firmy jesteś, dlaczego. I mówię po hiszpańsku. Mówisz po hiszpańsku, więc tak naprawdę bardzo mocno to pasuje do schematu, chociaż odbiega. Trzeba ją przekonać, bo ona sama... Niekoniecznie musi to wszystko uwierzyć. Ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że zanim go tam wysłaliśmy, to ja mu przekazałem strzykawki z tym usypiaczem, w razie czego, jakby coś poszło sideways. Nie? To ma dużo sensu, dziękuję. I druga rzecz, masz kamerę z przodu, także my wszystko też widzimy. Ja powiem tylko tyle. Wielka. Pan doktor ma swoje lata, pan doktor jest także psychiatrą. Po tym, jak zdecydujesz się komukolwiek wstrzyknąć to, co on ci dał, po tym będziemy rzucali na medycynę, by sprawdzić, czy przydał... Jak dobrze wymierzył odpowiednio. Nie przed, tylko po. Jeśli dobrze.
kama. Dobrze, dobrze, to zajebiście mi się podoba takie... Wchodzisz do mieszkania, ona przymyka drzwi, zamyka zamki, słyszy elektroniczne spyknięcie, ale generalnie, kiedy tylko wchodzisz do środka, widzisz bukiety kwiatów. Girlandy, które wyrastają z doniczek. Przed tobą jest przestrzeń bardzo ciepła, pachnąca, wilgotna. Jakbyś nie był w Nowym Jorku w środku zimy. Jakbyś był w lesie tropikalnym, albo przynajmniej w jakimś ciepłym, pięknym kraju. Od razu w przestrzeni salonowej, gdzie u was stał salon, stoły, komputery i nasłuchiwaliście i podsłuchiwaliście przestrzeń dookoła, tam widzisz, jest łóżko medyczne. Lekko podniesiony materac, na łóżku jest kobieta. Ewidentnie duży, sterczący brzuch uwypukla część poszewki, która na niej leży, jakiegoś prześcieradła, kołderki, ale cienkiej. Kobieta, która siedzi wyżej, ma około 20 kilku lat, jest brunetką. Włosy lekko zaczesane do tyłu. Faktycznie, duże, sarnie oczy. Spogląda na ciebie, a potem sportem spogląda na telewizor, na którym leci Survival z powtórki, jeszcze z nocy, i nowe odcinki. One chyba lecą w pętli na tym kanale, to jest jakiś, wiecie, podróżniczy CNBC czy coś, to robiło ten piękny serial. Reality show. Meksykanka przechadza się z tobą, pokazuje ci kolejne pokoje. Tu jest kuchnia, tu są leki, pokazuje ci tą szafkę leków. Pokazuje ci fragment kuchni, w której możesz coś gotować. Tu są posiłki. Posiłki też są przygotowane. Trzeba je po prostu podgrzać, przygotować. Tu jest rozpiska. Pokazuje ci mnóstwo jakichś tabelek, rzeczy, które się dzieją. To chwilę trwa. Gdy leki, to słyszysz słuchawce, czytaj na głos. I wymieniasz masz kamerę, to sobie sprawdzisz, bo tego by było dużo. To są różnego rodzaju suplementy związane z tym, że ona faktycznie jest w pozycji siedzącej, więc na odleżyny, na jakieś tam ukrwienia, bariery. Rzeczy, które faktycznie pomagają osobie, która jest przykuta do łóżka w tym, by jak najmniej to przykucie jej przeszkadzało. Jak on ewentualnie będzie czytał na głos te rzeczy, czy leki i tak dalej, chciałbym spróbować w jakiś sposób może zinterpretować to, co jest w tej dokumentacji i przełożyć to na stan tej kobiety, co jej faktycznie jest tak naprawdę, no bo generalnie ciąża z reguły nie wiąże się z tym, że ktoś nie może się ruszać z łóżka, prawda? Tylko 30%. Zdjęcie Cleo jest na waszym rolu, nasi widzowie również ją widzą. Przygląda się tym rzeczom, zdecydowanie to nie jest jakby no może normalna sytuacja w takim kontekście, że normalną sytuacją po prostu jest zdrowa ciąża, ale ciąże zagrożone tak się kończą. Kobiety leżą w łóżkach bardzo długo, zalecane mają praktycznie minimum ruchu, w najtrudniejszych przypadkach lądują na oddziałach patologii ciąży, na których po prostu nie wolno im wstać z łóżka ani na krok. I są tak obsługiwane aż do porodu. Dla pana może to trochę nietypowe, ale dla tych, którzy gdzieś tam w tym wszystkim się ocierają, już znacznie bardziej. Myślę, że nam ma dla niego najbardziej, bo przecież on sam dziecko ma w drodze, a dwójkę też na świat przywitał. Zrobimy tak. Przeglądacie te wszystkie rzeczy, ona jeszcze chwilkę z tobą rozmawia, pokaże ci, gdzie jest woda, gdzie jest dla ciebie, wiesz, jakbyś chciał łóżko. Tu jest rozkładany taki fotel. Generalnie to jest praca 12-godzinna, zmiana od zmiany. No ale mija. Mamy 2 godziny, nie? Półtorej w zasadzie. Pani rozgląda się jeszcze chwilę, ale ponieważ jesteś wcześniej, to ja może sobie pójdę już, a mamy początek, że to była która zmiana? To była ta popołudniowa, to była ta wieczorna, przed wieczornym tej zmianą. Pani pójdzie spać, do późna ogląda seriale, ten najbardziej lubi i no i tyle, no. Jakby coś potrzebowała, to ci powie. Dziękuję bardzo. No to spokojnej zmiany. I bierze torebkę, jeszcze ubiera kurtkę, przemyka drzwi. Słyszysz pyknięcie karty, słyszysz pyknięcie systemu alarmowego, w sensie tego zamkowego. Mm-hmm. Nie ma jej. Zostałeś z nią sam. W sali jest półmrok, tylko 2-3 kinkiety się palą, duży 50-calowy telewizor świeci kolorami piasku, pustyni. Dźwięk niesie się dosyć cicho. No to jak jestem w tym samym pomieszczeniu co ona, to generalnie się porozglądam, co tu mogę znaleźć. Czy jest coś, co jakkolwiek mi się wiąże z naszą sprawą?
Zróbmy sobie rzut na search. Search jest szukaniem rzeczy, które są ukryte, rzeczy, które są w jakiś sposób przygotowane do tego. Okej, okay, jako że jesteśmy na słuchawkach, to czy mogę mu pomóc? Tak. Robiąc dokładnie ten sam rzut. Było w procedurach policyjnych. Dobra, spróbuję. Wszyscy, którzy są na słuchawkach, możecie spróbować rzucić na search. Na search? Słyszę głosy. Tak. Dużo głosów. Sukces. Ale ja mam 9. Co poszukali? Mamy tylko dwa. Mamy dwa sukcesy. Wiesz co, dam ci plus 20 na sercza. No zobaczymy, czy coś to da. Fuck. Nie. O dwa. No dobra, no trudno. To nie jest. Gdzie? Przeglądasz, jakby wiesz, przechadzasz po pomieszczeniu. Widzisz, że. Miejsc nie widzisz dlaczego. Nie widzisz żadnych ukrytych rzeczy, miejsc. Nie widzisz zdjęć tego chłopaka, nie widzisz ich zdjęć ślubnych. Mm-hmm. Nie widzisz tu właściwie nic, co byłoby bardzo mocno jej. Nie rozumiesz tego. Co teraz? Po podłoże pluskwy. No, chłopaki, machacie paluszkami? No, ja rozumiem. Moja propozycja, oczywiście ryzykowna, podać jej środek usypiający. Super. On dziś kogoś uśpi, rozumiecie? Tam wchodzimy, nie? Każdy ma jakiś sobie. Ale nie, no wiesz, żebym mógł ją zbadać po prostu, tak? Możesz też zrobić siku, jakby to też jest jakaś opcja. No. Żebym mógł ją spadać, no w jakim ona jest stanie, dlaczego ona tu jest, tak? No, nie wiem, just an idea, nie? Dobrze, ja bym chciał rzucić na farmację po tych lekach, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście ktoś jej tam coś dał, czy nie. A to ja też. Czy to już padło na to, że nie, tak? Czy jest odgłupiała, czy ją specjalnie tutaj trzymają? Możesz rzucić na farmację, jeśli chcecie. Okej, okay, to ja mam pytanie. No tak jak to opisałeś, to wydaje mi się, że rozumiem, a chciałbym potwierdzić moje domysły, tylko nie wiem na jaki skill Jace, to będzie kryminalogii. W tych lekach, oprócz rzeczy, które są wpisane jako suplementy i rzeczy na odleżyny i tego typu rzeczy, które powinny pomóc sobie, która ma być długi czas w spoczynku. Dziwne, że pan doktor tego nie przyuważa, ale może po prostu nie widział tego na kamerze tak szybko, może jego wzrok nie jest tak, wiesz, już ostry jak kiedyś, albo jak twój, kiedy przywykłeś do patrzenia się ostro w komputer i w monitor to coś na nim pojawia. Tam są... Tam są leki psychotropowe. Tam są leki dla chorych psychicznie. W sensie po kilku nazwach już wiesz, że to są kurwa różnego rodzaju, wiesz, leki z tej półki bardzo mocno uspokajających. Ale opioidów nie podajesz osób. Nie opioidy, ale barbituran tego typu rzeczy są takie, które spowalniają bardzo mocno głowę i po prostu, no cóż. Trzymają mnie w stanie otumanienia, tak zwanego. Chciałbym rzucić na kryminologii. Czy ona jest więźniem? Złoty grat. Nie powiem ci tego, kryminologia. Wiesz, jaka jest sytuacja, twoje własne osobiste przeczucie może coś ci mówić, ale nie wiesz, bo ona tego nie mówi. Niezapytana nie powie ci, że je poprosi o pomoc. Dla niej jesteś takim samym człowiekiem, który przychodzi, więc żaden z faktów nie jest w stanie ci tego pokryć, nie? Dobra, to ja w takim razie chciałbym zasugerować... Ja jak podłożę pluskwy, to chcę z nią zagadać.
No właśnie chciałem mu zasugerować, żeby spróbował ją wypytać, czy ktoś ją tam trzyma wbrew woli i być może z psychoterapii na przykład mógłbym mu spróbować się jakoś podpowiedzieć, jak to z niej wyciągnąć. O, to by było fajne. No to jak ja już tam podłożę te urządzenia, to jak gdzieś siądę, tak żeby być w zasięgu głosu i być w jej polu widzenia, żeby się oswoiła z tym, że jestem blisko i siedzę sobie po cichu, patrzę co się dzieje, patrzę na zegarek co jakiś czas, żeby też się nie spotkać z tą zmienniczką. Jeżeli ona jest w złym stanie, jeżeli jest tam wbrew swojej woli, to też na twoją korzyść może zadziałać to, że jesteś kimś nowym, nie? Że ona może pomyśleć, że może przypadkiem się tutaj znalazłeś, tak? I fajnie wyglądasz. To co, rzucę na tą psychoterapię i ewentualnie jakiś bonusik mu dorzucę, tak? Tak jest, poproszę. Jak ktoś lubi dziki. Kafary. Mamy to. Więc tłumaczę mu, jak do niej zagadać, jak ją podejść, tak żeby jej nie spłoszyć. Możesz zacząć od tego, podejrzewam, że zacznę od tego, że przepraszam, czy nic pani nie trzeba, czy jest pani wygodnie, tak od takich pierdół i rzeczy, które zna, może. Możesz też spróbować tego, wiesz, zagadać o te leki psychotropowe, że to są bardzo silne dawki, jakby, czy... Byłeś w aptece? Tak. Tak, tak, byłem. Dawno, ale byłem. Tam jest bardzo ciepło? Bardzo, gorąco i duszno. Ale mój Daniel jest w Afryce, wiesz? I co tam robi? No, tam jest. Patrzę, co mi tam pokazuje, pewnie ten program. No, Survival z Etiopia, biegają właśnie jakieś plaży, wiesz. Kręci ten Trafię program? Być oskarżająco na doktora. Tak. Jest w ekipie. Czekam, aż wróci. Ja myślę, że w którymś momencie, jak uznam za stosowny i korzystając z tych rad doktora, stwierdzę, że wiem, że może nie powinienem pytać, bo jestem przedstawicielem firmy opłacanej i tak dalej, ale dlaczego pani jest tutaj, a nie w jakimś prywatnym ośrodku, skoro może sobie pani pozwolić na prywatną opiekę. Masz dziewczynę? Nie. Czemu? Nie lubisz dziewczyn? Masz chłopaka? Też nie. Jakoś się tak nie złożyło. Nie, obserwuję ją, czy wydaje się być potrzebie, czy jakkolwiek, czy po prostu jest otumaniona, ale zadowolona. Jest mega zadowolona, bardzo spokojna, w żadnym momencie nie widziałeś, albo inaczej, rzuć na humint jeszcze. Bo na razie, przynajmniej z tego, co się działo, nic nie wskazuje na to, że w jakikolwiek sposób jest zestresowana, że coś tu nie pasuje. Twoje pytanie... Czy jakoś te moje potrzeby coś pomagają? Tak, możemy też rzucić na humint, żeby mu pomóc? Nie, to już jest jego osobista ocena, bo to on słyszy. A my tego nie słyszymy. Nie, wydaje ci się, że jak najbardziej jest w sposób, wiesz, bezpieczny, tak jak wy słyszycie, moim zdaniem, to też jest takie, że słyszeliście, ona zupełnie nie jest zestresowana. Pytania o to, dlaczego tu jest w szpitalu, w zupełności zupełnie jakby nie było dla niej stresującym, ani też ważnym. Niezignorowany stało się czymś elementem, który już gdzieś tam się pojawia. Ale pan doktor miał dla ciebie porady z psychoterapii. On wie generalnie, jak do tych ludzi dokopać się kolejnymi pytaniami, kolejnymi cierpliwymi próbami dotarcia, wiesz, zeskrobania tej powłoki, która gdzieś tam, wiesz, narosła na człowieku, żeby dojść i zapytać, no właśnie. Ja też oczywiście jakby widząc to, co się dzieje, staram się analizować jej stan, tak? I spróbować zrozumieć w ogóle, co tam się dzieje w tym pokoju, jaka to jest sytuacja na podstawie jej odpowiedzi. Dobra. To River, rzuć sobie na alertness. Come on. Tak na płasko po prostu? Na płasko. A my... Trzeba było zdać ten humid.
zdał. Mówiłem ci, że w tym miejscu nie ma nic ukrytego. No. Ale zauważasz, że pod oknem stoi mała komoda, a na komodzie jest duża kamienna misa. Okej. Okay. Jak duża? Taka? Jest mi czarna ciecz? Znaczy no, chcę podejść, zobaczyć właśnie, co to za misa. Podchodzisz. Nie, nie ma w niej cieczy. Nie ma w niej cieczy. Dobrze się tam dziesk, no? No, jakby dobrze przycisnąć. Ile mam jeszcze czasu do następnej zmieniczki? Wiesz, że z każdą minutą, jakby z każdą chwilą, każde, wiesz, dwa, trzy zdania powodują, że ten czas nieubłaganie się kończy, coraz bardziej ucieka. A kiedy tam ja może syknę do ucha, żeby robił zdjęcia telefonem, nie? Znaczy jak mamy, mam na sobie pluskwy, to zakładam, że to nagrywacie. Nagrane. Albo coś. Natomiast ja patrzę, jak mogę tą misę stąd wynieść. Zostawię. Ona jest otumaniona i wgapiona w telefon, znaczy w telewizor. Czy w tej misie są jakieś ślady? Znaki? Zakładam, że jest pusta po prostu misa. Czy coś w niej... Pusta. Duża kamienna, ale jest gruba, w sensie widać, że faktycznie ma... Wiesz, gruba, kamienna metry. I ciężka. Kamień i ciężka. Jest stara, to nie jest coś, co wiesz, to ludzie sobie wiesz, z gliny wyklupali, to jest coś... Nie chcę powiedzieć, że antyk, ale no cóż. Ale czy ona jest czysta? Czysta. Teraz, kiedy podchodzisz do niej, jest czysta i faktycznie, wiesz, nie ma tam żadnej kropli krwi, niczego, co mogło być. Ona mi przypomina tą misę, którą widziałem na filmiku. Teraz, kiedy do niej podchodzi, kiedy faktycznie, wiesz, patrzy na nią i kamera na niego spogląda, stary, wygląda identycznie. Ja wiem, że to jest metagaming, bo ja grałem w maski, dlatego pytanie, czy jakkolwiek River ma szansę tu powiązać, że ciąża, rytuały, coś tu się może... A może nie być dziecko? Co? Nie. Okay. Nie masz takiej opcji, że to może być to. To, że... A czy jeżeli zobaczyłem tą misę, mogę na przykład sobie na okult kulnąć, żeby spróbować to rozkminić? Możesz. Możesz, bo... Ja też proszę. Albo inaczej, czy Jace podzielił się tym, co widział wtedy na tym filmiku? Tak, no mówił, to że... Jest takie bardzo szybkie, kurwa, zobaczcie. I pokazuję wam ten film. Ha, dzień dobry. Sanie ci panowie. A mnie tam nie ma. A, to ja przekazuję im wideo, a nie oni mi. A okult też? Okult też rzucasz, tak jest. Najpierw sanity. Dobra, okult mam sukces. Sanity. Jak to z okultem? Też mam sukces. K4, panie Madani. O, ale Madani ma całkiem sporo tego sanity. A u mnie jeden, znaczy, tak? Już mniej, ale dalej sporo. No, dużo więcej. U ciebie tylko jeden. U ciebie jeden, tylko jeden. A nie sprawdziłem tego zaznaczenia. Natomiast zdecydowanie Madani musi zaznaczyć, to już jest pewne. Help the sense. Widzicie to, co się stało. Widzicie, że ktoś zabija dzieciaka i upuszcza jego krew do takiej misy. Kurwa, do identycznej misy. To nie jest, wiecie, jak talerz do talerza w Ikei, identyczne jak dla was. Na wasz wschodnio albo zachodnio, zachodni umysł, to jest to samo. W jakim momencie ciąży jest ta kobieta? Ile jakby, za ile ona będzie rodzić? To 2 miesiące? To jest koło 7 miesiąca, tak byś strzelał. No masz swoje lata, może już widziałeś takie ciąże, wiesz, jak ten brzuch rośnie. Różnie, ale tutaj zdecydowanie taki czas byś strzelał. Okult ci wszedł. Mhm. To ja też rzucę, jeśli mogę. Ty wiesz, że ta krew nie jest zbierana tylko dlatego, że tak wypada. Ta krew jest składnikiem rytuałów. Ta krew, zabicie człowieka, zebranie tej krwi, złożenie jej rytualnie jest elementem okultystycznych działań, które mają na celu coś zrobić. Wszyscy się znają. To nie jest tak, że ktoś robi to i zbiera tą krew przypadkiem. No to przekazuję mu to wszystko do ucha.
Czy jakby z tego udanego rzutu mogę wykoncypować, że chodzi, że oni jakby czekają... Ideą jest to, że czekają, aż to dziecko się urodzi, po to, żeby je poświęcić? W wielu kulturach... To mi się składa. Dwa rodzaje krwi, tak zwana krew niewinnych, to jest dzieci. W europejskiej nieochrzczonych, ale generalnie jako noworodków jest tą krwią, która jest bardzo cenna. Inną porównywalnie gdzieś tam w kolejności jest jednak krew dziewic na przykład. No ale zdecydowanie jeśli rodzi, to nie jest już dziewicą. To mówię po prostu do River, ta misa czeka na krew tego dziecka, które się tam urodzi. I dlatego ją stąd zabieram. Próbuję ją wynieść, tak żeby ona tego nie zauważyła, no ale... Nie rób to. Więc. Nie, skapnął się. I tak się skapnął. I tak się skapnął, że ktoś tu był. Jak? Prawda, zegarek? No dlatego ja zadeklarowałem swoje. 15 minut? Więc no, wziąłem... Przez ucho, zostaw to, kurwa. Wziąłem kurtkę, narzuciłem na tą misę, no i spróbuję... Albo nie, bo to za bardzo wygląda. Wezmę tą misę i po prostu podejdę jakoś... Wezmę ją... Na razie z tego mebla. Zobacz, jak babka nie zwróci uwagi, to po prostu. Właśnie zobacz, jak będzie reagować na to. Tak, tak. Więc to nie tak, że biorę i niezależnie od reakcji idę, tylko na razie biorę. Jak nie reaguje, jak ona patrzy dalej, niosę. Ale wiesz, w końcu bijasz, bo tak jak sobie wyobrażam, to telewizor jest powieszony na ścianie, ona sama jest jakby cofnięta z tym całym ustrojstwem, na którym leży. Jednak trochę tak, że można było przed nią przejść, przed nią, nie za nią. Można by ją obejść, ale z tą misją to byłoby komiczne. Mhm. Przechodzisz obok niej, mijasz na chwilę telewizor, zwracasz w ten sposób jej uwagę. Ona tylko spogląda na ciebie. To rodzinna pamiątka z Afryki. Piękna. Przeczyszczę tylko. Odstawię na chwilę gdzieś obok, poczekam aż skupi znowu uwagę na telewizorze i wychodzę. Po prostu wychodzę i już tu nie wracam. Ale zabierasz... Zabierając tą misę, tak. To ja cię bardzo proszę o rzut na szczęście. Okej. Okay. Zaraz czuję, że będziesz musiał komuś pierdolnąć tą misą wychodząc. No. Wsiadasz do windy. Dokąd jedziesz z tą misą? Jeśli udało mi się wyjść za drzwi z tą misą, to ja bym nie wsiadał do windy, tylko poszedłbym schodami na 9 piętro. Dobrze. Dalej? Do mieszkania? Do pokoju, tak. Nie, kurwa, nie idź tu, bo wtedy po monitoringu się skapną. Poczekaj. Ale nie sądzę, żeby mieli to do niego. To słyszymy. Ale zgłoszono. Ale monitoringu na 8 piętrze ma dostęp ochrona hotelu, obsługa hotelu. Generalnie wszyscy, którzy będą potrzebowali do niego się dostać. Wy do tego monitoringu się nigdy nie włamaliście. Dostajecie się tylko do systemu drzwi. Wchodzisz do drzwi. Słyszycie w słuchawce pukanie. Seniorita! No ja jestem w tym pokoju naszym wspólnym i... Już u góry jesteś. Jej tak, tak. Otworzy. Tak. Pod spodem przyszła niczka i puka. Wynosimy się. Zbieracie się. Spadamy. A co robimy z tą misją? Bo to jest narzędzie rytualne i to trzeba rozjebać, bo taka jest nasza misja. No ja bym ją oddał... Zabieraj ją, oddajemy ją handlerowi. Niech tak, oni ją zbadają. Tak, niech zdecydują, co z tym. No dobra, dawać to do jakiejś torby i spadamy stąd. Zbierać sprzęt, spadamy. Kołnierz do góry, kapelusz na głowę i fik. No też, ja się w ogóle przebieram. Tak? Piętro, czy schody? Znaczy, jestem wojskowym, ja się potrafię przebrać, zanim ten zapsnie torbę. Rozdzielamy się. Pakujecie sprzęt w plecaki, pakujecie sprzęt w torby. Tak? Tak. Rozdzielacie się. Jedni jadą swoją stronę. Jeden schodami, jeden windą, drugi troszkę później. To niesie mi. Myślę, że jak ona jest już w tym momencie w jakiejś torbie, plecaku, nawet jak w trochę większym bagażu, to mogę ją nieść. Jestem silny, więc nie powinno mnie to jakoś bardzo spowalniać. Myślę, że będziemy mogli spróbować się potem kontaktować z handlerem i ewentualnie spróbować się... Ja bym chciał sobie wyjść.
No tak. Tak, tak. Najpierw stąd wyjdźmy i jak się nic nie rozjebie, to pogadamy co dalej. Wychodzicie przez lobby. Mijacie ludzi, którzy są w recepcji. Jest 20. Bo od 8 do 8, 12 godzin. Jest 20. W przestrzeni lobby idzie czarnoskóry mężczyzna. Łysa głowa, szeroki kark, krwiście czerwony krawat. Obok niego jeszcze dwóch czarnoskórych mężczyzn, również w czarnych krawatach, w czarnych marynarkach. Wyglądają identyko jak ci. Kurwa, to są ci. Niesiesz tą misę w plecaku, mijasz tego gościa Rivera. Mijasz go i widzisz tych gości, którzy byli w tym wanie, którego próbowałeś zatrzymać, z którego wyrwałeś jednego z tych kolesi. Mijasz ich i wiesz, że oni na ciebie spojrzeli. Tak, tylko wyjdę za drzwi. To długa. W sensie jak wiesz, za zakrętem. Nie widzieliście tego człowieka, ale River, przejechałeś wzrokiem po twarzy gościa, który spojrzał, że na niego się patrzysz. On skądś cię kojarzy. Gdzieś o tobie słyszał. Okej. Może ktoś z rejestru gruntów mówił o chłopaku, który pytał o jego posesję. Uciekacie. Spieprzacie stamtąd. No, nie do końca. Jeżeli oni tam weszli, to może chcielibyśmy poczekać. Nie, spieprzamy. Nie, ja spieprzam. Ja nie Kombat z trójką czarnoskórych mężczyzn w lobby hotelowym to... Jaki nie, nie... kombat? Poczekać aż wyjdą i śledzić ich w portach sceny. Dobra, to nic nie mówiłem. Można. Jestem agentem teraz. Pierdolę to. I odchodzę. Jak jeżeli zasiałem w nich takie ziarno, ej, to nie jest głupie? Nie, to jest... Rzuciłeś ziarno na piach po prostu. Na beton. Agent. To ziarno padło. No, można by ich spróbować śledzić, no. Jak gdzieś wyjdziemy stąd, to ja jak mamy okazję, wiesz, zamienić nawet te parę słów, to ja powiem Jasonowi, że słuchaj, większy pożytek byłby z tego zobaczyć ich reakcję, jak wejdą do pokoju. Są tam pluskwy, tylko musielibyśmy gdzieś rozłożyć ten sprzęt. No pluskwy nagrają, także zobaczymy. No to jak to się nagrywa, to zajebiście. No to lećmy gdzieś. Nie można to obejrzeć i potem muszę przymknąć oczy na trochę, bo już mi się troi. Sytuacja jest następująca. Oglądacie gdzieś. To jest sekunda, w której River otwiera laptopa, uruchamia kilka aplikacji, pojawiają się kamery. Widać, jak do pokoju wchodzi mężczyzna. Ja robię tak. Odkręcam laptop. Chodzi mężczyzna. Ten. Chodzi do niego latynoska. A on z nią rozmawia. Delikatnie kładzie jej rękę na twarzy. I daje znak, żeby wyszła. Widzicie, jak gości, którzy stali na straży przed drzwiami, łapią ją pod ręce i zawałtownie szarpią ją w bok. Drzwi się przymykają, a on idzie w kierunku dziewczyny na łóżku. Idzie w kierunku dziewczyny na łóżku, która ogląda telewizor. On siada na foteliku, który jest obok niej, ten, na którym ja siedziałem wcześniej. Coś do niej mówi. Gruby, chrypliwy głos. Pytają najpierw o zdrowie. Potem pyta, kto tutaj był. Rozmowa jest bardzo kurtuazyjna, bardzo spokojna. On jej nie denerwuje. Potem jego wzrok, widać, że zatrzymuje się na przestrzeni, która jest naprzeciwko okna. Gdzie jest? Gdzie jest misa, kochanie? On ją zabrał. Ten chłopiec, ten pan, co pomaga tutaj, ten pielęgniarz. Myśla się bardzo szeroko. Uśmiecha, a potem przygryza wargi, by powstrzymać zalewającą go falę gniewu. Zaciśniętymi pięściami idzie w kierunku drzwi. Widzicie tylko, jak one się uchylają. On wychodzi w światło korytarza. Coś mówi do tych swoich ludzi.
Sprawdźcie kamery ochrony. Macie wszystkich przepytać. Kurwa, wszystkich. Macie ich znaleźć. I wszystkich, którzy są im bliscy. Macie odzyskać tą jebaną misę. I wiecie. Wiecie po tonie jego głosu, że gość nie żartuje. Wiecie, że bycie low profile wcale nie oznacza wyjść, nie powiedzieć, jak się nazywacie. Pan doktor użył swojej karty kredytowej, zarejestrował się w mieszkaniu, które gdzieś tutaj jest. Może jest niepowiązany z tym wszystkim, może jest po prostu anonimowy. Chłopak, który właśnie jechał tą windą w tej we w te. Wy, którzy wchodziliście, wychodzicie z tego budynku, jesteście na kamerach ochrony. Policjant, który poszedł do domu, pożegnać się z żoną, poszedł do pracy, a potem wrócił. Wszyscy, którzy wchodzili do tego budynku przez ostatnie 24 godziny są na kamerach. A tu nie ma tysiąca osób. Macie świadomość, że czas zaczął bardzo szybko uciekać wam przez palce. Ale o tym, jak szybko i kiedy wam się skończy, pogadamy sobie jutro na czwartej sesji. Panowie, dziękuję. Good shit. Zajebiście.